A minie w marcu 20 lat w telewizji polskiej, mieliśmy udawać rewolwerowców na pustyni. No nie, nie byłem w stanie się przełamać. Nie mogę być gościem tylko i wyłącznie całe życie w garniturze pod krawatem. Niebieska koszula, granatowa marynarka, ładny krawat, uśmiech i dobry wieczór państwu. No nie. Nie chciałbym nigdy, żeby akurat te rozmowy ktoś odbierał na zasadzie. Kurowski kontra Michniewicz. To jest normalne, nie? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, Program Futbolownia. Moim dzisiejszym gościem jest Jacek Kurowski, dziennikarz TVP Sport. Witam, witam Cię Jacku bardzo Dzień serdecznie. Dzień dobry, czołem. No, profesjonalista dzisiaj u mnie. Rzadko e, ostatnio bywają u mnie dziennikarze. ale... To chyba przeciwnie właśnie, bywają u ciebie dziennikarze. Bywają, ale ostatnio właśnie rzadko. Ostatnio był Mateusz Rokuszewski, no ale to pamiętam, jest, tak, e, tak. można powiedzieć, dziennikarz młodego pokolenia, który nie ma tak. E, e, uważaj na słowa. A to co, co, co za tym idzie? Faktycznie. Przepraszam, przepraszam. <laughs> jako jest e, młodego chodzi... pokolenia, to ja jestem pokolenia. <laughs> nie, starszego, nie, no dobrze no, faktycznie jest, jest widzisz młodszy, już popa, na samym początku już. Nie, trzeba być czujnym. Chodzi mi tylko o to, że no, nie ma tak dużego doświadczenia, bo dążę do tego, żeby przekazać tutaj widzą, że rzadko mam okazję rozmawiać z dziennikarzem, który ma tak duże doświadczenie, przez co ja mogę się lekko stresować. Był u mnie swego czasu Andrzej Janisz i przyznam szczerze, czułem taką nutkę ekscytacji, mając możliwość z nim porozmawiania, no bo faktycznie ten głos, dykcja i to wszystko sprawiało, że naprawdę czułem się przy nim bardzo malutki i bałem się popełnić błędów, więc mówię dlatego, że dzisiaj tutaj jesteś, to też mam tak lekko, mówię, kurczę, może być ciężko. Tak czy inaczej, Jacku, zacznę od tego, że Myślałem o tobie, w takim sensie, że zawodowo, to, 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 co robiłeś, to, co robisz zawodowo, chodzi o TVP Sport i TVP Sport pod rządami Marka Szkolnikowskiego przeszło dużą zmianę. I wydaje mi się, to jest moje subiektywne zdanie. Może ja tak tego mocno nie śledziłem, że ty również przeszedłeś dosyć dużą zmianę, bo ja nie pamiętam, żeby wcześniej żebyś ty był taką postacią, takim frontmenem taką bardzo mm, osobą, która można powiedzieć jest wszędzie i, i jest bardzo wyrazista, ale od dłuższego czasu dla mnie naprawdę ta przemiana w twoim, w twoim przypadku jest bardzo duża i zastanawiam się, czy Ty też to tak odczułeś, że był jakiś moment przełomowy, czy... Czy mi się tak tylko wydaje. Nie, nie mam takiego wrażenia, że jestem wszędzie przede wszystkim, bo mam wrażenie, że mnie nie ma wszędzie i, i chyba dobrze, że nie. Mam na myśli może te piłkarskie tematy głównie. Jeśli bo... chodzi o piłkę, to tak, to staram się być albo inaczej, no, zostałem obdarzony zaufaniem, żeby być tam, gdzie dzieje się coś ważnego. I rzeczywiście w przypadku reprezentacji. Ligi Mistrzów, do niedawna jeszcze meczów Ekstraklasy, to, to byłem tam, gdzie działo się coś ważnego. Mam nadzieję, że tak cały czas będzie. Czy to jest związane ściśle z Markiem Szkolnikowskim? To nie wiem, bo myślę, że to wcześniej też, też to było zauważalne. Także też miałem zaufanie swojego wcześniejszego szefa, czyli Włodzimierza Szaranowicza. I też byłem obecny przy największych imprezach to ma po prostu, mam wrażenie, inaczej, chcę tak myśleć, że to ma, że to ma związek, jest powiązane z, z tym, jak pracuję, co robię, e, jaką jakość mogę dać e, drużynie TVP Sport. O tak to nazwę. A zmieniłeś coś w swojej pracy przez ten okres? Czy od momentu, mm. kiedy Marek Szkolnikowski przyszedł, to ty też dostałeś ewentualnie jakieś nowe wytyczne bądź też... E, Zmieniłeś jakiś swój sposób pracy, bo ja mam na myśli tutaj, że wydaje mi się, że ty zrobiłeś się bardziej taki, no potocznie mówiąc, luźniejszy. A ja byłem sztywny? Tak mi się wydaje. Naprawdę? Ja mówię ci o moich odczuciach, tak mi się wydawało, tak ciebie odbierałem, a w momencie kiedy. E, te, te, ale mówię, może nie śledziłem tego na, tak wyraźnie. Nie, ja myślę, ja, ja myślę o sobie, chociaż wiesz jak to jest. No, myślisz, masz o sobie inne zdanie niż mhm. mają inni o tobie. Mi się zawsze wydawało, że ja jestem w miarę swobodny, że jestem luźny, że jestem naturalny. Że kiedy mam paproch taki przysłowiowy, nie wiem, na, na marynarce, tego sobie strzepnę, a nie będę udawał, że go nie ma, albo że go nie widzę, albo będę ustawiał się tak do kamery, żeby go nie było widać. Albo że jak się pomylę, to się nie poprawię. Przeciwnie, zawsze chciałem. Być normalny i. I wydaje mi się, że chyba przez te lata pracy, w, czy to w TVP Sport, czy, czy wcześniej. Ok, wcześniej było trudniej, no bo człowiek miał mniejsze doświadczenie, mniejsze też zaufanie do siebie, wyolbrzymiał pewne błędy, które popełniał. To jest normalne, na początku drogi zawsze się pewne błędy popełnia. Ale zawsze chyba miałem do, na tyle duży dystans do siebie, do tego co robię, że nie robiłem z tego żadnego zagadnienia i raczej starałem się być właśnie niesztywny. Nie, sztywny, nie, y, nie z kijem wiadomo gdzie, tylko, tylko właśnie normalny, spokojny, luźny, y, spontaniczny. Chyba taki chciałem być i, i taki jestem. Może teraz, okej, okay, jedyna zmiana jaką bym dostrzegł teraz, to ja nie robię, nie rozpaczam kiedy się pomylę. Y, nie roztrząsam tego. Mam świadomość, że też praca w telewizji jest, jest ulotna. Tutaj, jak do ciebie szedłem, to pomyślałem sobie: nagramy tę rozmowę i ona zostanie, i będzie można do niej wracać. Przy wielu rzeczach, które robię, nie ma do czego wracać, bo po prostu to jest chwila, moment i tego nie ma. Ewentualnie komentarze na Twitterze mogą zostać, ale, ale tego nie ma tego co robię. Na pewno kiedyś, dawniej, bardziej się przejmowałem swoimi potknięciami, błędami czy jakimiś lapsusami. Teraz już aż tak bardzo się tym nie przejmuję. Nie, nie żebym nie przejmował się swoją pracą, żebym traktował ją jakoś luźniej, swobodniej, czy też żebym lekceważył swoje obowiązki, ale, ale no. Może tak, może to przychodzi z wiekiem. Ja się do pięćdziesiątki zbliżam, <noise> więc faktem jest, że jestem dziennikarzem z innego pokolenia. No dobra, ten wiek nie będziemy dyskutować ale, o wieku, bo faktycznie... Taka, takie fakty. Ja jakby nie, nie źle, nie, nie chciałem tutaj powiedzieć, że Ty byłeś zupełnie innym człowiekiem, teraz jesteś zupełnie, ale ja mam wrażenie, że po prostu od jakiegoś czasu dostałeś więcej swobody, przez co zrobiłeś się taki bardziej swobodniejszy w tym e, studiu. I... Jest... No, może to też, wiesz co, bo no. tak sobie myślę, miałeś w otoczeniu do, do, do studia, do TVP Sport zaczęli przychodzić może inni dziennikarze, inni eksperci, nie wiem, Sebastian Mila, po prostu widziałem cię w innym wydaniu często i dlatego takie może odniosłem wrażenie. I tu masz rację, że chemia między gośćmi, a prowadzącymi się Może istotna. właśnie to, tak. no popatrz, tak. widzisz, tak teraz doszedłem do tego wniosku, co mogło też powodować. Że, że to jest ważne, że jeśli czujesz się bezpiecznie w tym gronie, nie, ale przede wszystkim naturalnie. To znaczy, że możesz sobie pozwolić na żart, na coś więcej, na jakąś uszczypliwość. Możesz puścić oko, yy, możesz czasami się nie zgodzić i z tym się nic nie wiąże, tak? Przeciwnie, nawet to jest fajne, to jest twórcze. No, ta dyskusja na antenie, ona jest. Może może też w fajnym, fajnym kierunku się potoczyć, Matko. Nie mają mnie mówić fajnie, syn mnie ciągle uprzedzał. Nie mów, tata, fajnie, ale może tak być po prostu. Tak, to otoczenie jest istotne, ale wiesz co, nie można w tym wszystkim zapominać o widzach, bo nasi widzowie to są widzowie nie tylko młodzi. To są też widzowie właśnie Mateusz chyba on, o nich opowiedział. W poprzednim odcinku mówił o, o takiej grupie 50. Plus. I my o nich nie możemy zapominać, my musimy o nich właśnie przeciwnie pamiętać. I to też w pewnym sensie wymaga odpowiedniej narracji, odpowiedniego słownictwa, odpowiedniego zachowania. Nie wszystko wypada, mówiąc krótko i wprost, nie wszystko wypada zrobić. Ale te granice na pewno można powolutku przesuwać w kierunku takiej swobody z gośćmi tak młodszymi na pewno na pewno tak no to też to, to się zmieniło rzeczywiście kiedy, kiedy pojawił się y, na stanowisku dyrektora TVP Sport Marek to, to na pewno goście y, pojawili się zupełnie inni młodsi na pewno tak tak bo, bo pomyślałem, że w przypadku Wiem, przychodzi do studia trener Piechniczek, trener Engel, to jest zupełnie inne towarzystwo, w którym można powiedzieć, że nie mogłeś sobie pozwolić na taką swobodę, czasem językową to, to zależy od nich też. To nie, nie, nie jest, ja i... nie mówię, że oni nie są też do, do żartów, ale jednak mimo wszystko, jak masz, nie wiem, Sebastiana Mile, czy, czy, czy innych kolegów z redakcji, no to łatwiej pewnie Ci było w ten sposób porozmawiać, pożartować, także to Na pewno znamy się lepiej, na pewno znamy hmm? się lepiej, czy to z Marcinem Żewłakowem, czy z Sebastianem Marcin. Milą, czy Markiem Wasilukiem. Czy Kubą Wawrzyniakiem, na pewno znamy się, czy z Robertem Podolińskim, na innym etapie, na innym poziomie się znamy. Eee, właśnie jeśli chodzi o. No tak, o ten PESEL. <laughs> Jednak tutaj to jest, to jest racja. Co nie wyklucza, że, że byśmy mogli znaleźć wspólny język z Tenerem Engelem, czy Antonim Piechniczkiem. Ja w ogóle tego nie wykluczam. Tylko faktem jest, że od jakiegoś czasu eksperci są no, z, z innego pokolenia. Ciekawe uwagi, a ja przejdę teraz do kolejnego pytania, bo jest to teraz w trendach, że dziennikarze coraz częściej pojawiają się w tych mediach internetowych. Chociażby to, że dzisiaj Ciebie tutaj zapraszam. To już jest ta część mocno internetowa. TVP Sport też działa w internecie, oczywiście, mm. ale chciałem zapytać, czy tak czysto hipotetycznie pojawia się za jakiś czas oferta na przykład z portalu typu meczyki, kanał sportowy? Czy ty sobie wyobrażałbyś pracę w portalu tylko stricte internetowym albo jakikolwiek, który powstanie w przyszłości, na przykład w futbolowni? Hmm. <laughs> Tak chcesz to rozegrać, tak? Po to Cię tu zaprosiłem dzisiaj. <laughs> Okej. Okay. Właśnie się zastanawiałem, skąd to zaproszenie. <laughs> Przyznałeś później, że już w zasadzie wszystkimi, ze wszystkimi rozmawiałeś, coraz trudniej jest gościa znaleźć do, do rozmowy. Nie mówię nie, bo wszystko się zmienia, ale nie mówię nie dlatego, że długo ostatnio o tym myślałem. Chodzi o impuls. Chodzi o jakąś iskrę, chodzi o. Jakby to nazwać ładnie. No, musisz mieć jakąś motywację nową, musisz coś się wydarzyć w życiu, żeby, żeby nakręcić się na nowo. I wydaje mi się, że jeśli by taka propozycja kiedyś się pojawiła, to na pewno bardzo, bardzo poważnie bym ją rozważył. E to nie jest tak, że ta praca, którą wykonuję, mi się znudziła, że, że przestała mi się podobać. Nie, bo kiedy do dziennikarstwa przychodziłem i kiedy zmieniałem pracę z, z TV4 na TVP, to, to właśnie chciałem za bardzo, to było moje największe marzenie, żeby być w centrum wydarzeń, żeby móc relacjonować to, co się dzieje na żywo. I. Przez 20 lat, a minie w marcu 20 lat w telewizji polskiej. Gratuluję. To mi się udało, ale gratulujesz z przekąsem. Nie, czy, nie no gratuluję nie. 20 lat. No To, to jest dużo. Kawał, kawał to jest, to no. jest dużo, tak, to prawda. Ale przychodziłem tutaj właśnie po to, żeby robić coś takiego, co robię, czyli Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie. I wiele innych projektów, które miałem okazję robić. Przy okazji, mnóstwo programów informacyjnych, i nie tylko. Więc yy, to wszystko mam za sobą. Jeśli myślę sobie o tym, że w przyszłości mógłbym, czy miałbym propozycję, czy byłaby taka możliwość, żeby pracować w internecie, który się nieprawdopodobnie rozwija, to myślę sobie, dlaczego nie? Rozważyłbym to na pewno. Nie zamykałbym się na to. Yy, nie do końca rozumiem jeszcze media internetowe, społecznościowe. Może to wynika z tego, że właśnie jestem przed 50. -tką. Jak to okrutnie brzmi w ogóle, to 50 lat. Ale to nie wyrok. To ty sobie dokładasz teraz. Nie, nie, ja się z tym oswoiłem już żadno temu. Więc chciałbym, może lepiej je zrozumieć, może lepiej w nie wejść, może zastanowić się, sprawdzić, czy, czy to mi pasuje, czy to mi odpowiada. Czy to jest moje naturalne środowisko, a może nie, a może by się okazało, że, że jednak nie, że lubię bezpieczeństwo, że to jest zawsze ryzyko. Zmiana pracy, zmiana sposobu organizacji dnia, to, to w ogóle nowe wyzwania. O, potraktowałbym to chyba jako nowe wyzwanie. To jest zawsze ryzyko, to jest zawsze ryzyko i zastanawiam się, na ile ja byłbym w stanie to ryzyko podjąć. Zgodnie z takim powiedzeniem, że czasami lepsze jest znane piekło niż nieznane niebo. Internet ma to do siebie, że to jest forma dużo luźniejsza. W TVP Sport są bardzo wysokie standardy co do tego, jak należy się zachowywać. Tutaj mówiłeś też o grupie docelowej, że trzeba wziąć mm -hmm. pod uwagę każdą grupę docelową, co dało mi też do myślenia, że faktycznie nie można tylko myśleć w kategoriach, że to oglądają młodzi, ale ten. Widz starszy też się przecież znajduje i też kierujemy słowa do niego. Więc po prostu chodzi chyba o to, czy ty byś się odnalazł w takich bardzo luźnych formatach, w których faktycznie przeplatają się młode osoby w studiu, czy, czy starsze, młodsze i generalnie trzeba znaleźć taki format, który będzie każdemu pasował. Wiesz co, na pewno są rzeczy, których ja pewnie nigdy nie zrobię. Gdzieś ten, ten luz, ta swoboda ma swoje granice. Bardzo łatwo ją przekroczyć, tę granicę, i zacząć się totalnie wygłupiać, robić się pośmiewisko. to Myślę, że tak chyba bym tego nie zrobił. Miałbym gdzieś tam jakieś poczucie wstydu przed samym sobą. Może i to by było klikalne, może i to by było, dałoby mi, jak się to popularnie mówi dzisiaj, zasięgi ale czy ja o czymś takim marzę? Czy, ja, czy to jest mój cel? Czy ja bym tak chciał? To nie jestem pewien, chyba nie. Więc yy, yy, myślę, że pewnych rzeczy, na pewno że się namówić na zasadzie yy, spróbuję, zobaczę, ale jak się z tym, jak się z tym będę czuł. Wiesz, przypomina mi się, dlaczego, dlaczego ty mówię, bo przypomina mi się chyba jedna z najważniejszych moich yy, przygód dziennikarskich, czyli Ride Dakar gdzie toczyłem, to było w 2004 roku chyba, tak mi się wydaje, więc 19 lat temu i byłem tam z, z Piotkiem Kraśko i Piotrek, jako że pracował wtedy w Oprawie w telewizji polskiej i pojechał tam jako nie dziennikarz sportowy, tylko ktoś, kto jest odpowiedzialny za show, namawiał mnie do tego, żeby... Być luźnym. Ja wtedy byłem sztywny. O, wtedy byłem sztywny. Wtedy dla mnie liczyły się wyniki, miejsca, yy, czasy. To, to, tego pilnowałem. A Piotrek mnie wtedy namawiał do rzeczy nieakceptowalnych przeze mnie, zupełnie. I myślę, że nawet dzisiaj bym tego nie zrobił. Do, do tego, to, do czego mnie namawiał wtedy. Nie zrobiłbym tego. Ale co to było, to powiedz. <laughs> To nie wiem właśnie, czy to finalnie nawet myśmy to wrzucili, czy nie. My robiliśmy takie kroniki yy, rajdu, one nie pamiętam, czy miały 5, czy 7, czy 10 minut, nie pamiętam naprawdę, ale to było takie połączenie bardzo spontanicznych naszych rozmów, stand-upów, również z wynikami. Yy, ja miałem pilnować tych wyników, ale Piotek cały czas namawiał mnie, przestań, przestań myśleć tylko tymi cyferkami, tymi czasami, tymi wynikami, przestań. Musisz się wyluzować. Musisz zrobić coś poza, poza sportowego. No i na przykład na rzecz pamiętam, to był pojedynek rewolwerowców. Oczywiście myśmy nie mieli żadnych rewolwerów, żadnej broni. Miśmy udawać, że je mamy. Miśmy strzelać z dwóch palców. Miśmy udawać rewolwerowców na pustyni. No nie, nie byłem w stanie się przełamać. Nie było dla mnie to tak głupie, że nie byłem w stanie się przełamać. On się w tym świetnie odnajdywał. On miał luz po prostu. On miał już wtedy duży luz. Natomiast ja nie. Ja nie, byłem zablokowany. Dla mnie to było pajacowanie. Wydawało mi się, że dziennikarstwo sportowe może mieć, i nadal tak uważam, może mieć tę część luźną i swobodną, spontaniczną, wesołą, żartobliwą, właśnie uszczypliwą. Ale nie musi, nie musi się sprowadzać do tego, że robię z siebie po prostu kompletnego idiotę. No nie musi. Ale ten wyjazd dużo mi dał, bo rzeczywiście dał mi do myślenia przede wszystkim, że, że ta definicja dziennikarza sportowego w moim przypadku, w moim wydaniu, musi się zmienić. Ona nie może być taka. Nie, może, nie, nie mogę być gościem, tylko i wyłącznie całe życie w garniturze pod krawatem, niebieska koszula, granatowa marynarka, ładny krawat. Uśmiech i dobry wieczór, państwu. No nie. To właśnie chyba jest to, co chciałem powiedzieć, że kiedyś mi się takim wydawałeś. Ale ty facetem? pamiętasz też z 2004 roku. No, mogę pamiętać. Jak najbardziej, czemu miałbym pamiętać? No, ja nie jestem też tak młody znowu bez przesady, e, także nie pamiętam bardzo cię, bardzo. Ale, ale generalnie. <grym> Wydaje mi się, że właśnie z takiego faceta stałeś się dużo swobodniejszą osobą. Ale a propos tych marzeń, o których mówiłeś, to, to kim chciałeś zostać, to też mam takie pytanie. Czy taka rola prowadzącego studio wywiady, to takie miejsce, w którym ty zawsze chciałeś się znaleźć, to, to jest twoje wymarzone miejsce? Hmm, czy, czy ja o tym marzyłem, żeby prowadzić studio? Chyba się o takich rzeczach nie marzy. One po prostu się pojawiają, przychodzą i albo się w tym dobrze czujesz, albo się w tym odnajdujesz, albo nie. Albo cię to spina, albo cię to cieszy. Eee, albo myślisz sobie, patrząc na zegarek, na dłoni, czy na garsku, czy na ścianie, niech to się już wreszcie skończy, chcę do domu, chcę do mamy. Czy, czy przeciwnie, niech to, niech to trwa, bo to jest ekstra, bo się spełniasz, bo się realizujesz. Eee, Gdzie ty jesteś? Ja się kiedyś mega spinałem. To oczywiste, to normalne. Chyba nie ma dziennikarza telewizyjnego, którego nie przerażało oko kamery. Nie ma, nie ma kogoś, kto, y, kto jak zaczyna pracę w, w, z mediami elektronicznymi, y, nie boi się tego, że wszyscy zobaczą, jak, jaki on jest przerażony, jak mu drży policzek na przykład, albo jak, jak kolana drżą, jak miękną w ogóle nogi. Wydaje ci się, jak robisz to pierwszy, drugi, nawet setny raz, że wszyscy to widzą. Mało tego, to się często kojarzy. Znaczy nie kojarzy, to się wiąże czasami też z tym, że, że zanim wejdziesz do studia, to 12 razy toaletę odwiedzasz. To jest normalne. To jest normalne. To się dzieje na początku zawsze. Ja yy, obserwuję też moich znajomych, yy, kolegów z pracy. Którzy, a kilka osób przy mnie wchodziło do studia pierwszy, drugi, trzeci, piąty raz i widzę, że się denerwują, że im drżą ręce, że są przejęci, że te kartki rzeczywiście wibrują. Normalne, ale potem to przechodzi. Więc jeśli na samym początku chcesz próbować dalej, chcesz te swoje lęki okiełznać, chcesz sobie z nimi jakoś radzić, jeśli, jeśli właśnie. Nie marzysz, żeby, żeby wszyscy dali ci już święty spokój. Chcesz, chcesz, chcesz do domu, chcesz do biura, jak to mówił jeden z bohaterów e, psów. Ja umiem pisać na maszynie, chcę do biura. To jeśli czujesz, że to nie jest tak, no to, no to zostajesz w tym i robisz to cały czas. Robisz to cały czas. Ja nie, nie przypuszczałem, że ja będę prowadził e, studio i powiem więcej: nigdy nie chciałem być panem odczytania i nigdy nie chciałem być panem odprowadzenia. Nigdy. To mnie nigdy nie interesowało. Nie chciałem pracować z prompterem tylko i wyłącznie. Nie chciałem odczytywać wiadomości. Chciałem relacjonować. Chciałem być, tak jak ci powiedziałem, być tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozmawiać z ludźmi, którzy tworzą historię. A to, że ktoś kiedyś powiedział, że może. Kuroski wejdzie do studia i coś poprowadzi, no to, 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 to to się po prostu wydarzyło samo. I poczułem, że to jest. Samo się nie wydarzyło, ktoś to zrobił. E, I trzeba było tę szansę wykorzystać. To jest trochę jak z piłkarzami, e, że wchodzą najpierw na 15, na 20 minut, potem na, wchodzą po przerwie, w końcu wchodzą w pierwszym składzie. E, i, I wiesz, niektórzy są jokerami. Całe życie i takich najlepiej kojarzymy, a niektórzy są postaciami, które wchodzą i są i, i działają przez jakiś czas, jakiś termin, mają ważności. Ja w pewnym momencie poczułem, że się w tym czuję, odnajduję się w tym, czuję się dobrze, wydawało mi się, że potrafię złapać kontakt z, z gośćmi w studiu i generalnie podoba mi się ta praca. Więc tak chyba ten proces wyglądał, ale początki były naprawdę trudne. Naprawdę. Jego, ja pamiętam, chyba moi rodzice jeszcze mają nagranie z Ligi Mistrzów z Polsatu. Z Andrzejem strzelałem, to tego nie zapomnę. To były skróty Ligi Mistrzów. Ja miałem wszystko napisane na kartce, wszystko. I tak ufałem tej kartce, że nie ufałem sobie, zupełnie zero. Więc byłem na. Byłem nad przepaścią, zerkałem w tą kartkę, zrękałem w kamerę, Zerkałem w kartkę, patrzyłem na Andrzeja Stajlała, zrekałem w kartkę, w kamerę i to wyglądało jakby siedział nerwowy facet, który nie potrafił czytać, nie potrafił słuchać i nie potrafił mówić. Wyglądało to strasznie. Więc od, yy, też ważne, że sobie to obejrzałem i zobaczyłem, jak, jak, to, jak to fatalnie wygląda. I od dziś wiem, że jak szukam pomocy w kartce, to na dłuższą chwilę to patrzę, czytam spokojnie, i podnoszę wzrok, tak? daj sobie czas, żeby, żeby to przeczytać i do tego się odnieść, ale początki są masakryczne. To nie jesteś w stanie wyczuć, że i od razu powiedzieć: tak, to jest to. To, to studio to jest mój, mój żywioł, to jest, moja, to jest moje naturalne otoczenie. Nie, to przychodzi z czasem. Przebrnęliśmy przez to, co, co Tobie się Długo marzy. Mówię, nie? nie, nie, jest, jest okej, okay, zupełnie się tym nie przejmuj. Rozmawiamy swobodnie, więc jeżeli masz ochotę jeszcze coś dopowiedzieć, to śmiało. A dopytam, co z komentowaniem meczów? Ach. To jest tak jak z, z byciem prowadzącym studio, czy ja wolę chyba określenie gospodarz studia, bo prowadzący to właśnie według mnie z definicji tylko prowadzi, a gospodarz mod moderuje. Dyskusję, i jest od tego, żeby czasami włożyć kij w mrowisko, czasami powiedzieć coś wbrew sobie, po to, żeby spowodować, sprowokować dyskusję. Więc ja wolę być gospodarzem. A jeśli chodzi o komentowanie meczów, no, próbowałem komentować mecze, skróty też pod okiem Andrzeja Janisza. Andrzej mi wprowadzał do, do tego, ale nie poczułem tego jakoś, nie, nie poczułem takiego podniecenia. Że to jest takie fajne. Nie, strasznie mi to spalało. Może gdybym zrobił kolejne, kolejne, kolejne mecze, to może byłoby inaczej. Ale wiesz co, dopiero to, 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 nie, to, to nie tak, że jak miałem 25 czy 6 lat, kiedy to się wszystko działo, kiedy Andrzej mi wprowadzał do czyli prawie 25 lat temu, że, że już czułem, że, że to nie to. Zdałem sobie sprawę jakiś czas temu, że nie wolno robić rzeczy, na siłę. Szkoda czasu i energii, czasu i atłasu. Szkoda. Są lepsi po prostu. I tak do tego podchodzę. Jest mnóstwo, dużo zdolniejszych komentatorów, którzy potrafią stworzyć z meczu piłkarskiego czy w ogóle z wydarzenia sportowego widowisko. Ja chyba tego po prostu nie mam. I chyba dość szybko się zorientowałem, że tego nie mam. Może to jest, może to jest mój błąd, może. Może powinienem sobie dać więcej okazji, szans, ale chyba nie. Po prostu nie. Przy okazji, mając doświadczonych dziennikarzy, lubię dopytać o ten warsztat, bo chciałbym, żeby też. Chciałbym też skorzystać trochę mm. z, z takiej okazji, więc dopytam cię, czy ty masz jakieś kwestie warsztatowe, jakieś takie kwestie przygotowań do, do swojej roli, właśnie. Gospodarza, czy osoby, która przeprowadza wywiady, dziennikarza. Jak to u ciebie wygląda ta, ten proces przygotowania? Masz jakieś takie wskazówki dla mnie? Dla ciebie. Czy młodych dziennikarzy, którzy chcieliby. Ja bym nigdy nie napisał pytań na komputerze. Nie? Nikt. Nie, ja już próbowałem to wielokrotnie. Okay. To jest, Jeśli ty czujesz się lepiej i swobodniej w piśmie w czcionce, takie w, z, z wydrukowanym tekstem, to ok, Ja bym nie dał rady. Mi się to wszystko zlewa. To raz. Dwa. Zlewają mi się wersy. Mhm. E, mam, ja, ja bardzo brzydko piszę generalnie. No ja też właśnie. Dlatego... Ale ja się potrafię rozczytać w tym, co piszę. E, I e, piszę pytania, oczywiście. Jeśli mówimy o, o wywiadach na przykład, tak? To ja pytania sobie piszę wszystkie odręcznie. A dopytam, tylko już, sorry, że przerywam. Nie przerywaj. Ja miałem coś takiego, że pisałem na początku całe pytanie, dokładnie tak, jakbym chciał mhm. je zadać, co było trudniejsze. Później pisałem całe pytanie, ale tylko dopisywałem sobie hasła, bo na koniec i tak przecież nie odczytywałem tego pytania w pełni, a teraz pytam całe, ale mniej więcej zapamiętuję, jaki był kontekst, więc robię to w ten sposób. A u ciebie jak to wygląda? A raczej hasła, czy całe pytanie nie, słowo w słowo? Nie ma reguły i też się już z tym pogodziłem że nie ma reguły. Czasami jak wpadnie mi do głowy fajne pytanie, to wolę je zapisać całe i jeszcze potem przed wywiadem je przeczytać, że chcę, żeby zabrzmiało tak, jak je sobie ułożyłem. One mi wpadają w różnych miejscach do głowy. Najczęściej, ja już to chyba kiedyś gdzieś mówiłem, najczęściej pod mi wpadają, gdzie jestem sam. Ale to znowu nawiązuje, sobie, ja, inaczej, tłumaczę to sobie tym, że Andre Agassi też rozgrywał swoje mecze pod prysznicem i tam się czuł najlepiej, więc ze mną może jest tak samo, jakieś powiązanie, jakaś taka naiwna nitka cieniutka z Andre Agassim. On to opisał w swojej autobiografii, zresztą znakomitej. Więc jeśli wpada mi do głowy jakieś pytanie, to je sobie zapisuję nigdy, czy inaczej, kiedyś robiłem rzeczywiście pisałem na komputerze, ale przestałem czy do Ligi Mistrzów e, przygotowania, czy do reprezentacji, czy do każdego innego meczu, czy w końcu do wywiadów, zawsze piszę odręcznie e, jeśli jest coś ultra ważnego e, żeby mi nie umknęło jeśli jest na przykład mało czasu w wywiadach czasu jest dość ale w przypadku Ligi Mistrzów czy reprezentacji e, trzeba ten czas trzeba, trzeba go pilnować no to sobie jeszcze zakreślam Zakreślam sobie mazaczkiem, albo podkreślam i zakreślam, czyli podkreślam długopisikiem i zakreślam mazaczkiem, że to jest bardzo ważne, albo sobie robię w kółeczko jeszcze, i wtedy wiem, że to mi nie umknie na pewno, bo na tej dużej karcie A4 to moje lekarskie pismo jest trudne do rozczytania, a kiedy mam mazak i jeszcze podkreślenie, i czasami wykrzyknik, no to, no to wiem, że. To mi wtedy nie ucieknie, że na pewno to pytanie zadam. Więc bez szans. Ja bym się po prostu pogubił, bym się nie wiedział, co po kolei. To jest jakby jedna rzecz. Więc ja jestem analogowy po prostu pod tym względem. Nie jestem zupełnie komputerowy, tylko analogowy. Ale dzięki temu też uczę się tych pytań. Jeszcze kiedy jechałem do São do Paulo na rozmowę z Pele, to miałem tych kartek zapisanych chyba 12 albo 14 drobnym maczkiem po angielsku. I bałem się, że nie, nie, nie jestem w stanie tych wszystkich pytań zadać, ale na całe szczęście, te 12 czy 14 kartek, już nie, nie pamiętam, to jedno pytanie wynikało z dru znaczy drugie pytanie wynikało z pierwszego, trzecie z drugiego, czwarte z trzeciego. W sensie miałem pomysł na, na rozmowę. I ja sobie też to zawsze przygotowuję w głowie. Co po kolei, od czego zacząć? Gdzie w pewnym momencie się znaleźć? Gdzie skończyć, czym chciałbym skończyć, co mnie najbardziej interesuje. Chyba u ciebie był Tomek Liskiewicz, prawda? Był. Był. Łatwo ci się z nim rozmawiało? Bardzo. Naprawdę? Przyjemnie. Ile czasu mieliście na to? Myślę, że godzinę rozmawialiśmy. Tylko godzinę. Troszeczkę z hakiem, teraz nie, nie przypomnę sobie. Okej. Okay. Ale... O Tomek, dlaczego, dlaczego go wspominam? Bo Tomek y, był jedynym gościem y, oko, w oko ma, nie wiem, parę ładnych lat, już nie wiem ile, ale naprawdę parę ładnych lat. I Tomek był pierwszym gościem, z tym rozmawiałem dwie godziny i dziesięć minut. Nie zdarzyło mi się to. Też miałem, dlaczego ty o tym mówię, bo miałem plan na Tomka po kolei, ale on mi tak uciekał. Uciekał? Ale tak mi dygresjami uciekał. O. Miał tyle do powiedzenia, że ten mój plan, żeby drugie pytanie wynikało z pierwszego, trzecie z drugiego i czwarte z trzeciego, legł w gruzach na samym początku. I trzeba się było dostosować do tego, co chce powiedzieć rozmówca. Okej, okay, czasami trzeba też ich wyzach wszystkich trzymać, żeby się finalnie dowiedzieć tego, czego chcesz się dowiedzieć. Ale. Czyli tak, pismo odręczne, plan na rozmowę musi być. Co po kolei chcesz osiągnąć, ale też no, wrażliwy słuch. Trzeba słuchać tego, co ludzie mówią, żeby pewne rzeczy. Nie umknęły, żeby pewne rzeczy pociągnąć, żeby dopytać. Tak, żeby, żeby no, pewnie nie, nie, nie pytanie po prostu odczytywać, a rozmówca swoje, tak a ty jest. swoje. Ale tak do, ty tylko jak mogę dopytać? Znowu ci przerwę? Czy uważasz, że jest jeden tylko sposób prowadzenia wywiadu? Czy są różne sposoby? Chodzi mi o to, że ja, na przykład, mam raczej takie podejście, że staram się rozmówcy. Oczywiście. Skontruję czasem, spróbuję, ale nie robię czegoś takiego, że za każdym razem tłumaczę, widzą to, co powiedział rozmówca, czy staram się jego skontrować za każdym razem. Chciałbym, żeby to własne zdanie mieli widzowie. Wiesz co, Chodzi mi o to, czy, czy na przykład ten styl i na przykład są jeszcze inne style prowadzenia wywiadu. Oczywiście można cały czas iść na kontrze. Nie wiem, Patryk Mirosławski właśnie wywiadu bardzo szedł na kontrze. To był znowu zupełnie inaczej. Oglądałem oczywiście twoje wywiady z Michniewiczem. Też to jest troszeczkę inny styl i o to tak chcę dopytać, czy ty masz jakiś czujesz swój styl i mogą być inne, i są dopuszczalne eee, przez nie, twoi, są, twoje mniemanie inne? Są, nie, są różne rozmowy, różne wywiady. To zależy od tego, czego chcesz się dowiedzieć. Jeśli spotykasz się z tak zwanym ciekawym człowiekiem, to chcesz się dowiedzieć jak najwięcej o nim samym. W moim przypadku chcę się dowiedzieć czegoś, czego nie powiedział nigdzie wcześniej, nikomu innemu przede mną. I to jest zawsze cel moich wywiadów. Naturalnie wiele rzeczy się powtarza. Staram się wtedy na nie spojrzeć z innej strony. To jest ogromny problem, bo boję się, że ktoś powtórzy zdanie, które jest dla pytającego dyskwalifikujące. Jak już mówiłem w poprzednich wywiadach, to jest dramat, naprawdę. Więc staram się, żeby one były wszystkie w miarę oryginalne. Kiedy spotykasz tak zwanego ciekawego człowieka, jedziesz tam wtedy po to, żeby zadać. Tyle pytań, żeby ktoś, kto to obejrzy, miał jakiś obraz tej osoby. Jakiś. Albo tego, co ona zrobiła w przeszłości, co robi teraz, co może będzie robiła za chwilę. Jak ocenia swój sukces, jak ocenia swoją porażkę, jak ocenia swój kryzys. Wiadomo, że musi być potencjał zawsze w takiej rozmówce. Nie jest tak, że z każdym można porozmawiać i to będzie ciekawe. Niektórzy po prostu niektórzy nie mają dużo do powiedzenia. No ale takich gości nie szukamy, tak? Z, z założenia. Ale jeśli y, wspomniałeś Tenera Michniewicza, jeśli pewne rzeczy trzeba wyjaśnić, jeśli pewne trudniejsze wątki trzeba poruszyć, no to tak, możesz nazwać to wywiad na kontrze, tak? Że to jest kontra. Bo y, nie na tym też polegają y, niektóre wywiady, żeby wygodnie usiąść w fotelu y, i pozwolić rozmówcy mówić co chce. Mimo że okoliczności czy inne fakty przeczą temu, co ta osoba mówi. W przypadku rozmów z tenerem one nigdy nie były łatwe. Może z wyjątkiem rozmowy, którą mieliśmy przed wylotem do Kataru, kiedy tener po ogłoszeniu składu przyjechał do nas ona była łatwa sport. tak bo ona dotyczyła już y, samego, części samego turnieju turniej m. po prostu turniej powołania piłkarze y, ona była y, no, w, w swojej temperaturze była 36.6 y, natomiast po mundialu czy przed mundialem wróć przed po nominacji po nominacji, po nominacji. Ja. trenera to były rozmowy trudne dlatego że trzeba było poruszyć Trudne, niewygodne, akurat dla selekcjonera y, tematy. To było coś, co przyznam szczerze, y, nie wszyscy się spodziewali po tobie tak, y, takiej rozmowy na, na takim poziomie właśnie kontry czy, czy wyprowadzania, można powiedzieć, nawet ciosów w stronę A, trenera. Tak nie było ciosów. Nie, to, może to tak. Co nazwiesz ciosem? Trener mocno tak odczuwał, że ty go próbowałeś kąsać, To Trener treczy. mógł tak odczuwać, ale czy pytania, czy, py, czy konkretne pytania są ciosami, czy możliwość, czy, czy danie możliwości wyjaśnienia e, swojego punktu widzenia? E, przestrzeni, czasu. Nie, nie mieliśmy ograniczeń czasowych. Nie mieliśmy w ogóle ograniczeń czasowych. Czy to jest wyprowadzanie ciosów? Nie, to są czasami trudne pytania, które trzeba zadać. Ja obejrzałem te wywiady wtedy, można powiedzieć, na żywo i, i obejrzałem je wczoraj i przedwczoraj i mam trochę inne już wizje tych wywiadów, spostrzeżenia i faktycznie muszę przyznać, że w których momentach, tak jak mi się one podobały wtedy, bo te emocje były znacznie większe, ale jak obejrzałem je teraz bez emocji, to wydawało mi się, że w niektórych momentach faktycznie może zanadto próbowałeś wyciągnąć od trenera pewne informacje, ale z drugiej strony uważam, że to był. Dla mnie osobiście, moje odczucia, że to był dobrze i ciekawie przeprowadzony wywiad. I to nietrzymanie ciśnienia przez trenera powodowało, że między Wami gdzieś te emocje zbyt wysoko szły. To ja mam takie pytanie, przepraszam, że zaraz dokończysz, bo nie chciałem od razu przechodzić do tego tematu. Mówię, może zostawię go sobie gdzieś tam na koniec, bo wiem, że rozmawiałeś o nim wiele, plan. wiele razy. Tak, tak, oczywiście, ale mówię, zaskoczę cię, żeby nie zacząć od tego. Czy Ty byś w ogóle dzisiaj inaczej przeprowadził ten wywiad? Jeden i drugi? Inaczej byś zadawał pytania, C cokolwiek by zmienił. Ten bym pierwszy? Tego pierwszego, Nie, mo możesz się odnieść do jednego i drugiego. Tego pierwszego tak dobrze nie pamiętam. E nie, nie pamiętam. Pamiętam co. Ja sprawdziłem, że to było gdzieś około 13-14 minut rozmowa na ten trudny temat, a w tym drugim było około 20 minut takiego trudniejszego, później na końcówce kolejne. Więc jakby tam przez, w tym drugim wywiadzie po Mundialu było znacznie dłuższy, dłuższy czas, w którym dyskutowaliście pod, pod wpływem <coughs> większych emocji, a tu ten pierwszy wywiad był tym początkiem. Powiem tak, yy, zawsze można zrobić coś inaczej. Ale zawsze, ty, ty, twoje odczucia zawsze, mnie interesują. No to ja właśnie mówię. Zawsze można zrobić coś inaczej i mógłbym się inaczej zachować, yy, jeśli chodzi o yy, inną listę pytań, mógłbym ułożyć. One mogłyby inaczej zabrzmieć, ale pewnie pytałbym o to samo, bo należało to wyjaśnić. Zgadzam Jak się. Jak się okazało po czasie, to te wersje się bardzo mocno rozjechały. Selekcjonera z piłkarzami, i potem z tym, co mówił jeszcze Kuba, Kwiatkowski. To się bardzo wszystko rozjechało. No i teraz. Znaczy to były bardzo potrzebne rozmowy. Uważam, że mi się podobały one. Ja mówię, bardzo mi się podobały. Tylko ciekawiła mnie też trochę twoja opinia, bo dzisiaj bez emocji łatwiej to ocenić. Ale to wiesz co, łatwiej, no tak, łatwiej nie łatwiej, bo. Czy dzisiaj bym zapytał o to samo? Powiedziałem tak, zapytałbym o to samo, może inaczej. Eee, na pewno z takim samym spokojem. Dziennikarz nie jest od tego i generalnie nie chciałbym nigdy, żeby akurat te rozmowy ktoś odbierał na zasadzie Kurowski kontra Michniewicz. To nie tak. To, to było. Spotkanie dziennikarza z selekcjonerem. A nie uważasz, że twoje pytania były pytaniami ludu, które każdy by chciał zadać? Ja to tak odczułem. Ja miałem ochotę zadać te pytania, które ty zadawałeś. Zawsze tak na to patrzę, przy trudniejszych rozmowach. Zawsze patrzę na to, co, o co by zapytał przysłowiowy Kowalski. Czy jego to interesuje? Czy należałoby zacząć taką rozmowę od tego, Okej, okay, no właśnie, to, to, tę rzecz bym może zmienił, że, że może na początku tej drugiej rozmowy po Mundialowej, może bym trzy pytania na początek zadał, do, zadał. Pytania dotyczące sportu. Tak, tego co się wydarzyło, jak wyglądał powrót, ale wiemy jak wygląda powrót. No z drugiej strony, wiesz, Zawsze musisz dokonać jakiegoś wyboru. Jak też też jak mam taką metodę, nie chciałem dlatego zaczynać, że mi ich nie widzę na serdecznych. Ale jak, jak wyglądał powrót? Jak wygląda powrót reprezentacji Polski? Jak wyglądał? No, wszystko przebiegło niestety w. No, brzydkiej też, atmosferze. I w, dokładnie, w nieprzyjemnej dziwnej, niezrozumiałej... Ale wiedziałeś, jaki selekcjoner jest już po pierwszej rozmowie i wiedziałeś, że jeżeli zaczniesz z wysokiego cenu, no to on zareaguje w ten sposób. Nie, 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 nie. To nie tak. Bo on już też jechał mimo wszystko, przypuszczam, na tę rozmowę, że będzie musiał poruszać trudne tematy i tak mi się wydawało, że może gdybyś luźniej zaczął, to może byłoby mu łatwiej no wejść to jest, no w ten, to to jest w ten pytanie, temat. To, to jest pytanie, czy dbamy o samopoczucie Gościa, który ma coś do powiedzenia. Ale wyjaśnić. miałeś inne pytanie. Mamy o interes, tak zwany interes społeczny, kibicowski. Czy interesuje nas jednak to, żeby przejść od razu do rzeczy? Bo powtórzę, gdybym rzeczywiście, gdybym miał zacząć tę rozmowę inaczej, to pewnie ze dwa pytania jeszcze bym dorzucił dotyczące atmosfery po mistrzostwach, po mistrzostwach tak to ogólnie nazwę. Natomiast... To głupio to zabrzmi, bo nie chcę ci jakby doradzać, ale ja bym tak zaczął. Z, z, yy, ja chyba nawet, łatwiejszymi pytaniami. Ja chyba nawet zadałem jedno pytanie takie, w, mam wrażenie łatwiejsze. takie no, Już nie pamiętam jakie. Rozgrzewkowe. Je, może jedno. Tak, a potem już było pytanie: jedno po drugim, jedno po drugim. Charakterystyka tych pytań. Długość odpowiedzi pana trenera, sposób w jaki pan trener na te pytania odpowiadał, i potem kolejne pytanie, tak jakbym rzeczywiście odczytywał z listy, spowodowało takie wrażenie, że, o tak, tak, że jest to przesłuchanie. Mhm, dokładnie. I potem pan trener się skarżył, że, że to jest, że to przypominało mu przesłuchanie z, z filmu pana Ryszarda Bugajskiego Natomiast to nie było przesłuchanie. To były pytania, które należało zadać i chciałem uzyskać odpowiedź na te pytania. Uzyskałem takie, jakie pan ten na jakie miał ochotę i już. Natomiast myślę, że ta, ta lista pytań, ona by się nie zmieniła jakoś yy, znacząco. Ten, ten, no dobra. Nic więcej. Nie. Ja u selekcjonera zauważyłem zaraz takie pytanie w kontrze. To, to praktycznie przy każdym, przy dwóch wywiadach zaraz zadawał do ciebie pytanie w kontrze. A, a co pan myśli, że na przykład to czy tamto? I zaraz taki przykład podawał. Więc widziałem u niego bardzo mocną tą tendencję do takiej kontroli. I chodzi o to, że jeśli rozmowa ma nie przerodzić się w przerzucanie takich, w taki ping-pong słowy, w przerzucanie argumentów. No to ktoś musi milczeć, ktoś musi siedzieć cicho. I ja wiedziałam, że ta rola przypadnie mi, bo ja nie jestem tutaj od tego, żeby prowadzić wojnę z kimkolwiek. Ja tak postrzegam swój zawód. Może to jest dzisiaj niepopularne, ale ja nie postrzegam swojego zawodu jako, jako za, za, zawodu, który wykonuje człowiek, który chce się wypromować na czymś. Ja, ja tego nie chcę. Ja nie muszę toczyć wojny z, z jednym, z drugim czy z trzecim selekcjonerem, ale też nie mogę nie zadawać mu trudniejszych pytań. No nie jestem w stanie, muszę. E, więc jeszcze raz powtórzę: to nie było spotkanie Jacka Kurowskiego z Czesowym Michniewiczem, tylko to dziennikarza, e, który chciał zapytać w imieniu kibiców, przynajmniej jakiejś części kibiców, co pan trener, co selekcjoner reprezentacji polski sądzi. O aferze, tak zwanej aferze premiowej. Co sądzi o naszej grze w meczu z Argentyną? Co sądzi o meczu z Meksykiem? Co sądzi o tym, jak grał Piotr Zieliński? Godzina chyba 17 miała ta rozmowa? Godzina 17, tak mi się wydaje? 15 pierwszych minut dotyczących premii. Cała reszta, godzina, niecała, może już dokładnie nie pamiętam, ale w okolicach godziny to były kwestie sportowe. Sportowe, rozmawialiśmy o piłce, rozmawialiśmy o statystykach, które dla pana trenera nie były w ogóle potrzebne, poważne. Pan ten się do nich nie chciał tak, tak, w ten tak. sposób odnieść. To nie było tak, że ktoś się uparł, uwziął, czyli ja, że ja się uparłem, uwziąłem, żeby zniszczyć absolutnie wszystko. Nie, ja chciałem się dowiedzieć. Ja tak postrzegam swój zawód. Ja jestem od tego, żeby zapytać chcę się dowiedzieć w imieniu ludzi. Tyle. A nie masz wrażenia, że Kibicy. ludzie kibice nie potrafią często oddzielić tego, że to, że ty zadając jakieś trudne, niewygodne pytanie, to wcale nie musi oznaczać, że to jest twoja opinia? Bo wiele osób, ja czasem się też z tym spotykam, że to, że ja z kimś rozmawiam, kto na przykład przykładowo był u mnie Kazimierz Greń, to oznacza, że ja jestem jakby jego zwolennikiem jednocześnie. Czy rozmawiając ze Zbigniewem Bońkiem jestem w tej opozycji, czy, czy razem z nim. Więc mam wrażenie, że. Zadając trudne pytanie, to oznacza, że to jest Twoja opinia i Ty tak uważałeś. I mam wrażenie, że ten obóz, oczywiście, bo to było tak, że ten wywiad utwierdził tylko tych, którzy są w opozycji do Michniewicza, i ci, którzy są z Michniewiczem, utwierdził ich w swoich przekonaniach, że Kurowski jednak robił przeciwko tej reprezentacji selekcjonerowi, a ci, którzy byli przeciwko, że bardzo dobrze, że tak zrobił. Więc pytanie, czy to rozdzielenie w ogóle istnieje. Generalnie nad, nad naszymi rozmowami ciążyła ta sytuacja, mam wrażenie, po meczu ze Szwecją. Która była z pochodną, czy też była efektem tego, co wydarzyło się w styczniu po nominacji. I myślę, że ludzie właśnie postrzegali to i kibice patrzyli na naszą rozmowę cały czas przez pryzmat. Pojedynku dwóch, y, dwóch facetów, a, a nie dziennikarza, który pyta selekcjonera. Y, to po pierwsze. Po drugie, obiektywnie reprezentacja Polski, wychodząc z grupy, odniosła sukces, którego nie miała od 1986 roku. Wyszła na dużej imprezie z grupy sukces, tak na pewno, tak. Co nie przeszkadza w tym, żeby o kulisy Zapytać. O grę zapytać. O mankamenty zapytać. Wrócić do poszczególnych meczów. Ja nie wiem, czy każdy, każdy wywiad ma się zaczynać i kończyć tym, że ktoś komuś bardzo serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie gratuluje. Czy jak tego nie zrobi, oznacza, że się nie cieszy. Czy jak nie kogoś nie poklepie po ramieniu, nie pochwali na Twitterze, to znaczy, że tego, że, że tego nie, wiem, nie, nie czuje radości. Jestem kibicem. Nie tylko piłkarskiej reprezentacji Polski, ale w ogóle reprezentacji czy to w piłce ręcznej nożnej, czy, czy w siatkówce, jak zwłaszcza wszystkich Polaków, którzy startują na, na międzynarodowych arenach i cieszę się z medali. Ale czy ja na każdym kroku muszę to podkreślać? Wszędzie, w, w każdym wywiadzie, w każdej rozmowie, dziękować, dziękować, jeszcze raz dziękować. Nie, ja jestem od tego też, żeby wątpić. Żeby zapytać, żeby podważać, żeby. Pytasz, czy, czy to jest moje zdanie, czy, czy zadając pytania trudniejsze, czy ja się z tymi pytaniami identyfikuję, tak? Czy ja je zadaję. Ja to nie twierdzę, tylko uważam, że tak ludzie to postrzegają myślę, dziennikarzy. Że, myślę, że dziennik, myślę, że dużo, wiele osób, wielu kibiców miało wrażenie, że ja naprawdę z czystej złośliwości próbuję trenerowi coś na siłę udowodnić, na siłę udowodnić. To ja ci potwierdzę, że tak y, kibice a, myślą. A tak wcale nie było. Absolutnie tak nie było. Naprawdę. Wiesz, y, może nie jestem zbyt aktywny na Twitterze, ale naturalnie czytałem komentarze po, po wszystkich rozmowach z panem trenerem, wszystkich, y, a, a także po niektórych słowach, które pan tener wobec mnie y, wy, wypowiedział i odniosłem takie wrażenie, że no, y, generalnie to najlepiej iść z głównym nurtem, tak? Najlepiej. Jak jest dobrze, to chwalić, jak jest źle, to się doczepić do tego, że jest źle, bo jak się wyłamiesz na chwilę, powiesz coś zupełnie innego, no to media społecznościowe cię zjedzą, zakopią cię żywcem. Nie, ja się yy, ja się z, w, wchodzę za każdym razem w skórę zwykłego normalnego kibica, którym jestem i pytam z czystej ciekawości. Nie nie mam, te pytania nie są podszyte niechęcią. Żadne pytanie nigdy nie jest podszyte niechęcią. Są po prostu pytania trudne i łatwe. Dla dziennikarza wszystkie powinny być takie same. Tak samo powinien je zadać, nie licząc się z konsekwencjami. Naprawdę, nie może się dziennikarz zastanawiać o mnie będą mnie lubić, o dostanie mi się na Twitterku. O nie, to nie zadam tego pytania, bo to jest bardzo kłopotliwe, mogę się postawić w tej sytuacji. Nie. Jedynym kryterium zadawania pytań jest to, czy to pytanie coś wyjaśni. Czy ono coś nam powie o sytuacji piłkarza, trenera, sytuacji wokół drużyny, w drużynie. To jest jedyne kryterium. Nie ma innego. Ja to wszystko rozumiem, wiesz, Jacku, tylko mam wrażenie, że trener, selekcjoner generalnie miał trochę postrzeganie i mocno postrzega to środowisko dziennikarskie od strony prywatnej i no. Też te odniesienia do, do ciebie były, mam wrażenie, czasem w tą stronę prywatną, z uwagi na to, że wiadomo, w tym środowisku ja też je jakoś poznałem, i wiem, że są różnego rodzaju znajomości, i to powoduje, że twoi koledzy, z którymi e, masz lepsze relacje, należą do jakiś teoretycznie przez trenera, e, uważasz, że to jest frakcja przeciwko Michniewiczowi. I mam wrażenie, że on często postrzegał, e, czy postrzegał w ogóle te rozmowę w ten sposób, że nie wiem. Takie wyobrażenie, czy jakaś taka teoria spiskowa, w której ty dostawałeś pytania od swoich kolegów. Siedzieliście, spiskowaliście i ułożyliście te pytania nie, nic, razem. Nie, tak, nie, mam nic, wrażenie, że to było w ten nie, sposób. Nie absolutnie. Znaczy, ja nie, wiem, że tak nie było, tylko nie, mówię. To, że... było, to było naprawdę, proszę pamiętać o tym, że to było duże wyzwanie również e, dziennikarskie. Tak? To jest w studiu trener na żywo rozmawiamy. E, wiadomo, że konsultowałem tematy, nie pytania, ale zastanawiałem się, z moimi kolegami. Yy, zastanawiałem się, jak te, yy, jak te pytania ułożyć, żeby one były konkretne, żeby one właśnie nie były nasączone jakąś niechęcią. No, nie ma, jak ktoś jest wrażliwy na punkcie pytań, nie chce jakichś tematów poruszać, no to jak się to zrobi, to wiadomo, że będzie najeżony. To, to jest oczywiste dla mnie, no ale trudno. Trudno. Trzeba wykonywać swoją robotę. A miałeś jeszcze trudniejszy wywiad niż ten w swoim życiu? Ja Miałem podobny wywiad z Franciszkiem Smudą. 2012 po Mistrzostwach Europy. Bardzo podobny. Bardzo podobny. I też podobnie się skończył. Po Franciszku Smudzie można było się spodziewać. Po e, trenerze Michniewiczu wydaje mi się, że mniej. Chociaż to też pokazało, e, jak on reaguje na pewne tematy. Ale to dopytam nie chcę ściągnąć może tego tematu bo też wiele powiedziałeś o tym i tu też nie chodzi o to żeby wzburzać te wody i od, od nowa tą ranę rozdrapywać a ja nie mam żadnej rany więc... właśnie to teraz dopytam to zakładam tak patrząc po tym co ty mówisz i przypuszczam że tren Michniesz wcale, wcale też nie byłby przeciw spotkalibyście się na piwo i przegadali <gadali <gadali a temat a czemu rany? musimy na piwo się spotykać na piwie przepraszam, musimy się spotykać wiesz co nie o, nie o to chodzi Naprawdę, między dziennikarzem a trenerem czy sportowcem nie musi być relacji kumplowskiej czy przyjacielskiej. Powiem więcej, nawet nie powinna być na pewnym etapie, na pewnym poziomie. Nie, bo to przeszkadza, to zaburza też yy, pole widzenia. Yy, przez, no, zaczynasz te traktować tę te osobę bliżej, jest ona ci, wiesz, no, trudniej ci zadać właśnie trudniejsze pytanie, nie ma reguły, czasami jest łatwiej. Yy, Mimo sympatii, możecie o coś zapytać i tak dalej, tak dalej. Ale szczerze mówiąc, ja... ja nie mam przyjaciół wśród trenerów. <gadamy> Ale mi w ogóle nie Seleks chodzi o to, żebyś ty szukał przyjaźni czy relacji z nim. Bardziej nie. mi chodzi o to, że spotykacie się i po prostu, nie wiem, na korytarzu gdzieś się mówi: Jacek, słuchaj, chodź, wypijemy sobie piwo, pogadamy i wyjaśnimy sprawę, tylko tak między sobą po prostu o co ci chodziło, ja ci powiem o co mi chodziło, i tyle. Myśmy sobie już to wszystko wyjaśnili w studiu, w telewizji, podczas wywiadu. Nie jednego. Myślę, że mamy tę sprawę już zamkniętą. Tomek ćwiękała, i nie tylko on mówi, że dziennikarstwo to nie jest dobra droga do tego, żeby zostać dziennikarzem. Ty studiowałeś dziennikarstwo. Mhm. Masz inne zdanie na ten temat? Widziałam ten filmik Tomka niedawno. Tak się zastanawiałam, czy. Czy Tomek y, ma rację, czy, czy nie? Wydaje mi się, że nie ma. Znowu, każdy idzie swoją drogą. Ja skończyłem dziennikarstwo i generalnie y, zgadzam się z Tomkiem, że ono mi niewiele dało jako kierunek, y, bo zacząłem bardzo szybko pracować. Już na drugim roku studiów pracowałem. Więc y, tylko przez praktykę można do czegoś dojść. Nie nauczysz się na wykładach, na ćwiczeniach. Bo też miałem takie ćwiczenia w Akademii Telewizyjnej i nauczysz się tego, jak być dziennikarzem, sprawnym dziennikarzem, dobrym dziennikarzem, jak zadawać pytania, jak konstruować szkielet rozmowy z kimś. I nikt nie nauczy cię na nagłe sytuacje, nagłe wypadki. Nikt cię na to nie przygotuje tam. Nie, przygotujesz się na to tylko i wyłącznie pracując, czasami w, przewracając się, czasami się potykając. Czasami sobie po prostu zwyczajnie nie radzą z pewnymi rzeczami. Jeśli nie będziesz wyciągał wniosku, to się nigdy tego nie nauczysz. Tego fachu. Natomiast yy, na tym kierunku poznałem też wielu fajnych ludzi, z którymi mam kontakt. Z niektórymi do dzisiaj. To raz. Dwa, jednak yy, Akademia Telewizyjna yy, to była fajna przygoda. Też z kamerą. Yy, Wiele rzeczy zapamiętałem z wykładów również. Na niektórych ćwiczeniach poznałem coś, co wtedy, w latach 90., teraz mamy 2023 rok, ale wtedy, w latach 90., było jednak mało znane, czyli wszystkie tytuły gazet, główny gazet, niektóre się już pozamykały, czy, czy też tygodników, to wszystko miało ogromne znaczenie. Więc jeśli studia zawsze rozwijają, czy to towarzyską, y, czy to intelektualnie, czy kulturową, y, Więc y, jeśli masz być dziennikarzem, to nim będziesz bez studiów dziennikarskich, na pewno. Ale nie zaszkodzi studiować. Dziennikarstwo niczego nie gwarantuje. Tu się z Tomkiem zgadzam, absolutnie. Przemek Babiarz jest przecież po... Chyba jest aktorem, prawda, wykształconym. Y, Krzysztof Ibisz też jest aktorem. Jacek Laskowski skończył medycynę, więc... Też jest chyba sporo dziennikarzy po AWF-ie, bardzo wielu tak jest po AWF-ie, więc reguły nie ma. Tak mi się wydaje. Ale ja sobie bardzo chwalę ten, ten czas. Dokończę jeszcze, bo odbiegliśmy tak z tego. Tematu warsztatowego tak? w stronę e, trenera Michniewicza, ale chciałem dokończyć jeszcze ten temat, zamknąć go z uwagi na to, że chciałem zapytać o kwestie językowe, dykcje, barwę głosu. Czy ty jeszcze masz jakieś takie sztuczki, które, czy ćwiczenia, które, które stosujesz? Jest coś takiego? Rozgrzewam czy? się na pewno. Mhm. Tu się nie rozgrzałem, e, ale rozgrzewam się. E, wiem, co mi sprawia problem i kiedy muszę coś przeczytać, to zwalniam w tym momencie i robię to celowo z rozmysłem. E, i wiem, że no mam, mam czasami kłopoty z długością samogłosek. Wtedy najlepiej zrobić jakiś odpowiedni akcent. Mikrofon wszystko wychwyci, więc nie mogę też mówić za szybko. Natomiast miałem ćwiczenia. Miałem ćwiczenia, i to też jest bardzo przydatne w pracy dziennikarskiej. Ćwiczenia z, z logopedą, z panią Janną Luboń, którą serdecznie pozdrawiam. I to były też bardzo fajne zajęcia. Oswajanie z kamerą, oswajanie z mikrofonem, z własnym głosem, i między innymi pani Joanna wtedy też mi powiedziała, żebym siebie czasami oglądał. To nie ma nic wspólnego z narcystycznym podejściem, tylko łatwiej jest po prostu wychwycić samemu błędy, które się popełnia, czy to dykcyjne, czy przy zachowaniu przed, przed kamerą, jeśli się samemu to wszystko obejrzy. Ale teraz przed studiem muszę rozgrzać aparat, bo inaczej. Będą same błędy. Ja bardzo nie lubię takich delikatnych, delikatnych cuknięć. Nie cierpię. Nie cierpię, jak, jak one się nawarstwiają. Yy, zwłaszcza w pierwszych pięciu minutach, jak po prostu czuję, że coś nie idzie, to mam wtedy bardzo złe samo poczucie. Bardzo złe. Ale co to znaczy cuknięć? Czyli takie przejęzyczenia drobne, na przykład, nie wiem, pomylę, yy, powiem niewyraźnie. Yy, nie wiem, może bajem tak akurat proste jest, ale. Nie, pomyl, z, 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 zrobi mi się jakiś zlepek jak Barcelona, na przykład. Nie, nie powiem wyraźnie Barcelona, tylko Barcelona. Nie lubię tego. Wiem, że ludzie zrozumieją, co ja mam na myśli, ale to jest w siedzi we mnie. Ja tego bardzo... Bardzo nie lubię. A masz takie ćwiczenie, które mógłbyś pokazać? Pokazać? <laughs> o, czekaj, co ja robię? No. To to jest normalne, nie? Ale oprócz tego językiem musisz sobie wokół warg. To Andrzej Janisz ma już taki nawyk, mówił już radiowy, że? że oblizuje. Tutaj też musisz zrobić. Tak, tu język musisz musisz Tak, tak, żeby... To też się otwiera buzi szeroko, tak? mam, nie, nie wiem, czy mam ubytki, więc nie, nie zrobię tego, ale. Andrzej Janisz mi zwrócił uwagę, właśnie też tak, zawsze korzystam przy tej okazji, że nie otwieram szeroko buzi. A no widzisz? I kazał mi robić ćwiczenie takie, żeby mocno no wypowiadać. Tak. Teraz z moim małym synem, jak czytam mu, to cały czas trenuję, więc akurat mam okazję. No ale wiesz, język trzeba, Czy znaczy język musi być rzeczywiście wygimnastykowany, rozgrzany, żeby się nie zaplątał. To na pewno, tak, to bardzo pomaga. Dzisiaj każdy chce zostać mavenem, dziennikarzem, influencerem. Jest dosyć duża pogoń za lajkami, za obserwatorami. W ogóle jak ty postrzegasz te media społecznościowe, bo jesteś w nich, ale nie jesteś takim użytkownikiem. Nie, nie widzę, żebyś podążał za tym wszystkim. Rola oczywiście tutaj twoja w TVP Sport czyni cię osobą rozpoznawalną bardzo, ale z drugiej strony Właśnie, może przechodząc do internetu, spowodowałoby jeszcze wybuch jakiejś większej popularności. Czy ty <grym> w ogóle to wszystko potrzebujesz i, i widzisz siebie w tym wszystkim? A mam potencjał, sądzisz? Czy to nie jest domena młodych ludzi? Potencjał ma każdy, jak wykona coś kontrowersyjnego, bo o. dzisiaj to się sprzedaje dosyć o, mocno, właśnie. albo się jest kontrowersyjnym, po prostu wypowiadając jakieś opinie na kontrze. Chodzi mi o to, jak ty to widzisz. Masz, masz synów, więc pewnie też podglądasz, co oni śledzą, co robią, co ich interesuje. Nie, jak powiedziałeś o moich dzieciach, to mój, mój młodszy syn, który jest na pewno aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych, to jak zobaczył kiedyś taką rolkę z TikToka, kiedy rozmawiałem przed Mistrzostwem Świata Wojtkiem Szczęsnym. I zadałem mu chyba trzy razy pytanie dotyczące powodów, dla których chcę zakończyć grę w reprezentacji Polski. To zwrócił mi uwagę, dlaczego ty go ciągle pytałeś to sam? Przecież ci powiedział, dlaczego go ciągle trzy razy go pytałeś? Ja mówię, widzisz, dlatego, że za trzecim razem w końcu odpowiedział. Dlatego go pytałem trzy razy. Eee, nie wiem właśnie, czy ja jestem. Czy ja jestem materiałem na Maywena, na pewno nie? Ja już są Mayweni. Na naszym rynku? Nie, chyba nie. To ja pytam bardziej pod względem tego, że dzisiaj media społecznościowe i ten trend generalnie będzie się mocno rozwijał. Yeah. I jak cię tam nie będzie. No, yeah. To mnie nie będzie. To może nie tyle, bo będąc w telewizji publicznej jednak jesteś mocno, ale media społecznościowe pomagają też w budowaniu jakiegoś PR-u, wizerunku. I chodzi o to, jak zachować w tym balans. Dzisiaj u ciebie to widzę, bo jesteś. Gdzieś na Twitterze, na, na Instagramie, na tych mediach, ale z jednej strony w pewnym momencie, jeżeli cię nie będzie więcej, albo nie będziesz tego dozował troszeczkę więcej, może być. Yy, nie wiem, czy chcę, czy, czy powiem gorzej, ale inaczej. <laughs> będzie na pewno inaczej. Nie wiem, czy mnie ta pogoń interesuje. Szczerze mówię, naprawdę. Nie wiem, nie wiem. A przeraża? licytowanie się na to, kto jest najpopularniejszy, najfajniejszy, tak, obserwując to z boku, trochę mnie to nie, że przeraża, ale zastanawia mnie to, czy, czy... wiesz co, ja, ja po prostu wychodzę z takiego założenia, niedawno mój kolega o widzisz, przyda się teraz to, co napisał, niedawno mój kolega z redakcji napisał do mnie, widząc moją relację sprzed z, z, z lat, że ja żyję tylko przeszłością, że a liczy się tu i teraz. <noise> I odpisałem mu, że, yy, że no to jest domena. A, napisałem, mu, że nie wszystko na sprzedaż, że to jest domena młodego pokolenia i że coś pewnie o tym wie, bo jest ode mnie dużo młodszy. I wydaje mi się, że właśnie ja tak do tego podchodzę, że nie jestem w stanie zrobić relacji z tego, że gotuję makaron. Albo nie jestem w stanie zrobić relacji, że idę do pracy, albo że w tej pracy już jestem. Może to w dzisiejszych czasach jest błąd. Wykreślam słowo może. To w tych czasach jest błąd. Ale uważasz, że należy tylko postrzegać media społecznościowe poprzez pokazywanie swojego codziennego życia, czy takich elementów, jak co zjadłem? To ludzi najbardziej co interesuje. Zrobiłem? Mam takie wrażenie, że to najbardziej ludzi interesuje, że praca dzisiaj sama w sobie, praca się nie broni. Mam wrażenie, że broni się to wszystko, co jest dookoła. dookoła? Ja, no, no ale spójrz w sporcie. Wczoraj mieliśmy tą konferencję w Lublinie i generalnie mam wrażenie, że w ogóle w sporcie, w piłce nożnej, pewnie to też ze względu na poziom naszej ekstraklasy, bardzo interesujące są te, ta cała otoczka. Też bardzo interesująca dla kibiców jest otoczka wasza, dziennikarska. Mam na myśli co dziennikarze, kto co do kogo kto z kim jaką ma relację i to jest bardzo ale interesujące. Zobacz, no ale co jest interesujące widzisz, czyli nie to, co ja sądzę o piłkarzu X czy piłkarzu Y, tylko to, co ja mam do kolegi po fachu. To jest interesujące. Nie wiem. Według... Znaczy ja, ja mam takie wrażenie i mam prze, przekonanie i wiarę taką mam, że wciąż jest miejsce na poważne dziennikarstwo. Takie poważne, poważne. Dziennikarstwo, które czasami potrafi wiele opowiedzieć o człowieku, tu mam na myśli wywiady, albo opisać jakąś sytuację, bardzo wyraźnie ją opisać, wzbudzić mnóstwo emocji, wzbudzić mnóstwo też kontrowersji, ale zdemaskować też pewien proces, proceder. Wydaje mi się, że w dziennikarstwie sportowym wciąż jest na to miejsce. Nie musimy wszyscy... Naprawdę prężyć mózgów i, i uważać, że jesteśmy mavenami. Ja nie mam takiej potrzeby. Są ludzie, którzy mają naturalne cechy, że, że dobrze się w tym czują. Pytałeś o to, jak się czuję w studiu. Ja się tam chyba czuję lepiej niż w mediach społecznościowych, a są ludzie, którzy odwrotnie czują się lepiej w mediach społecznościowych, a w studiu telewizyjnym nie tak komfortowo. Różnie są tacy, którzy się czują i tu, i tu fantastycznie. Nic tylko pogratulować. I mówię to bez złośliwości, absolutnie żadnej. Wiem, że media społecznościowe to przyszłość i że, tak jak powiedziałeś, będą się rozwijać i że można budować swój wizerunek dzięki mediom społecznościowym, ale też wiem, jak wielkie zagrożenie ten płynie z, z takiego zaangażowania się w media społecznościowe, bo musisz stajesz się nagle niewolnikiem relacji niewolnikiem kontaktu z, z ludźmi yy, i czasami ten obowiązek jest większy. Poczucie obowiązku jest większe, niż Twoja chęć, czy chcesz to robić, A co z wakacjami, a co z życiem prywatnym? a, a co z naprawdę, a co z yy, jaką, jaką taką jakąś zachowaniem jakiejś yy, anonimowości w tym wszystkim. No, wiesz, to Prywatności. Też, też, naprawdę, bo y, dając siebie po kawałku komuś, zabierasz sobie prywatność, zabierasz sobie anonimowość. Y, te granice trzeba jednak y, wyznaczyć. Jest mnóstwo aktorów, którzy robią aktorów, celebrytów, sportowców, którzy przekazują większą część swojego również prywatnego życia, wystawiają. Ale też jest grupa, na pewno mniej liczna, którzy bardzo strzegą tej prywatności i nie chcą tego. Po prostu nie zapraszają wszystkich do swojego domu. I wydaje mi się, że nie trzeba tego robić, żeby wykonywać swój zawód. Nie, nie musisz aż nie musisz wlewać się. Z każdej butelki, soku, w lodówce. No nie musisz, to nie jest to konieczne. Dziwne porównanie, ale tak mi przyszło do głowy. Lodówka, i tak dalej. Nie, chodzi o to, że nie musisz wyskakiwać. Nie, to nie jest konieczne, naprawdę. Ja ci podam dwa przykłady dziennikarzy, którzy wydaje mi się, że fajnie wykorzystują te możliwości mediów społecznościowych, ale pozostają w tym merytoryczni. I tacy zgodni ze sobą, to jest myślę, że Tomek Świąkała i Mateusz Święcicki. Mhm. Ja z, ze świętym też rozmawiałem na ten temat, że faktem on robi bardzo merytoryczne rzeczy, bardzo ładne, mhm. choć nadal one nigdy nie sprzedadzą się tak jak kontrowersje, ale on jeszcze potrafi mimo wszystko wzbudzić... Oglądalność dosyć dużą, i chodzi mi o to, że wydaje mi się, że właśnie to jest dobry kierunek, żeby łączyć jeszcze, szukać tego balansu między czymś, co jest popularne, co jest zaciekawieniem, tą otoczką, tymi kulisami, a jednocześnie być w tym jeszcze merytorycznym. Wiesz, co nawet to spotkanie, to co mówisz, jest inspirujące, bo zgadzam się, że ten rynek jest tak pojemny, że wszyscy się tam zmieszczą. Zmieszczą się i ci, którzy robią, skupiają się na skandalach. I tacy, którzy wykonują robotę, jak mówisz, i zgadzam się z tym, merytoryczną. Same liczby wyświetleń w przypadku i Mateusza, i Tomka, świadczą o tym, że jest zapotrzebowanie na to, że ludzie chcą tego posłuchać. I jeśli się czujesz w tym absolutnie naturalnie i dobrze, i wracam do tego poczucia, że, że wstajesz rano i chcesz to zrobić, no to rób to. Ale jeśli to ma być znowu, o Jezu, muszę odcinek nagrać. O czym ja tu mam, mam nagrać odcinek, Boże święty? A rozumiem, że oni takich dylematów nie mają. Tylko po prostu. Znając no ich, to. No właśnie o to chodzi. To są samograje, tak? Wsiadają przed mikrofonem, przed kamerą i nagrywają. Ja nie wiem, czy. Myślę sobie, że jeśli w tym wieku jeszcze tego nie wiem, to być może to już nie dla mnie jest. Że nie wiem, czy w tę stronę chciałbym dalej pójść. Czy nie szukać. Mam pewien pomysł. Czy nie szukać siebie w innej przestrzeni, również niekoniecznie sportowej. I ciągle się nad tym zastanawiam. Może czas przerwać proces zastanawiania się, tylko przejść do realizacji. A co by to było? No Możesz zdradzić taki. Nie za bardzo. W którym kierunku chcesz iść? Nie za bardzo, ale nie jest to na pewno związane ze, ze sportem, bo. No, no ale tak mniej więcej, co, co kogoś. Przemek, ty... Przemek ludzki mi się podoba. Zaczął też kolejny projekt, niezwiązany ze sportem. No Przemek też jest. Z żoną, tak, tak, tak. no właśnie, też jest otwarty na nowe kierunki. Tak. I wydaje mi się, że to jest fajne. No jest dzisiaj możliwość, technologiczna również, żadnych przeszkód nie ma, żeby, żeby się w tym kierunku rozwijać. Czyli na TikToku, czy nie zobaczymy? No na pewno nie na swoim. Nie, wiesz co, po prostu. No, no nie. Ja pamiętam początki TikToka. Moje dzieci miały TikToka, jedno i drugie. I pamiętam, że to na początku było chyba musicali, to się chyba nazywało na samym początku. To, były, tak. to były generalnie klipy, które dzieci do muzyki sobie same konstruowały. Potem to były krótkie filmiki też na zasadzie no, z grywu, trochę zabawy, tak? Że oto jestem montażystą, jestem też aktorem, jestem piosenkarzem, mogę robić, co chcę. Dziś to jest potężne medium społecznościowe, no, potężne narzędzie również do, do budowania i kreowania wizerunku. A jeżeli chodzi o wywiady, to bardziej kręcą cię wywiady ze środowiskiem piłkarskim, czy z tym lekko atletycznym, bo wiem, że też. Czy, czy z tenisistami, e, zawodnikami sztuk walki, lekko co bardziej cię kręci? Masz taką. Nie, grupy gru, gru docelowej nie mam jakiejś takiej. Nie, nie. Natomiast mam wrażenie, że jeśli chodzi o, o piłkarzy, no to z wieloma no to jest zdecydowana większość moich rozmówców. Yy, Rozmawiałem już i, i szukam też, wiesz co, człowiek piłki w innym środowisku, zawsze zapyta, o Inne rzeczy niż człowiek lekkoatletyki w świecie lekkoatletów. Myślę, że gdybyśmy się. Mam takiego kolegę, który jest świetnie zorientowany, zresztą pomagał mi w pisaniu książki, Alek Dzięciołowski. Gdyby Alka Dzięciołowskiego wstawić w świat piłkarzy, on pytałby o zupełnie inne rzeczy niż ja. Bo ja pewne pytania uznaję za oczywiste, jakby znam odpowiedź, nie muszę o to pytać kolejnej osoby. I na odwrót. Kiedy ja z piłki. Mojego naturalnego środowiska przychodzę do, do lekkoatletyki, czy do sportu walki, czy do tenisa. Pytam, czy do żużla, jak z barkiem z Marzlikiem. Pytam czasami o rzeczy głupie, banalne, naiwne, infantylne. Nie boję się tego. Jestem też od tego czasami, żeby zapytać trochę jak taki naiwniak typowy, więc robię to z przyjemnością, ale też z przeświadczeniem, że takie być może pytanie wpadłoby do głowy komuś, kto na żużlu był raz, na tenisie ani razu, lekko atletów widział ze trzy razy może przy okazji jakiś medali. Więc chyba to jest dobre, odświeżające. Ja szukam nowych kierunków. Teraz mam taką ochotę zrobić kilka wywiadów z byłymi gwiazdami troszkę zapomnianymi już sportów. Na jeden z wywiadów jestem już umówiony. Nie wiem kiedy będzie emisja tej naszej rozmowy, więc nie wiem czy mogę to powiedzieć. Za około dwa tygodnie. Za dwa tygodnie. No to, to chyba już będzie tak, już będzie po wywiadzie. No to może być. Renata Maurer. Okej, okay. no to faktycznie tak. postać. To taka postać, myślę, że Ty kojarzysz ja tak, kojarzę, tak. ale bardzo wiele pewnie osób nie wie, kto to jest w ogóle. Co to jest za Pani? No to młode pokolenie to już na pewno no to Otóż to, no właśnie, no właśnie. A to czasami trzeba <laughs> sprawdzić, co tam się dzieje. A Powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o wywiad marzenie sportowy i niesportowy. Gdybyś miał możliwość sportowy, to jasne, że masz możliwość. A wywiad niesportowy, gdybyś miał możliwość? Niesportowy. Mhm. Niesportowy wywiad z polskich bohaterów, czy polskich postaci, może tak. No mam kilka takich. No to wymień no. trzy. Andrzej Seweryn. Marcin Dorociński. To myślę, że tak, tak kiedyś nawet z panem Marcinem bardzo chciałem, ale nie udało, nie udało się. A spoza, jużiesz, a spoza. Chyba też aktorzy. Myślę, myślę, że też George Clooney na przykład byłoby fajnie się spotkać. No i Michael, no, może kiedyś. Jordan, sportowo, ok. Może kiedyś. By się udało. Ale to jest też taka. Wiesz... No trzeba mierzyć wysoko. Tak, tak, tak. Tak, jak najbardziej. To jeszcze. Dobra, to może zróbmy tą kwestię jeszcze niesportową, skoro już jesteśmy, bo jeszcze mam jedno pytanie sportowe. To już koniec jest, no, to dobrze. No, powolutku. A ty numerujesz nawet widzę, tak? Tak, A, generalnie, żeby mniej więcej wiedzieć, ile tych pytań mam. Teraz bo Cię zaglądam. <grym>, dokładnie. Ale było i więcej niż 14. Mm, tak. Jeżeli chodzi o kwestie takie niesportowe, to czym jeszcze żyjesz poza sportem, poza swoją pracą? Film, powiedz mi, serial, podcast, bo dzisiaj to jest popularne, książka, podróże, sport, no to triatlon, widziałem, mm. że jest Twoją pasją. S tak, próbujemy się przyjaźnić z triatlonem. Lepiej, gorzej, jak idzie chodzi. No, tak, lepiej, gorzej. Obiecałem sobie, że w tym roku wystartuję, mimo tego, że... że Kolano mi nie domaga, ale niewiele z nim robię, więc muszę się, muszę się zabrać za, za robotę i trochę je wzmocnić. Może będzie lepiej, ale obiecałem sobie, że, że wystartuję w tym roku. To tak, to sportowo. Film, serial, podcast, książka. Oj, szeroko. Tak. Konieczne jest to, żeby uciec od sportu, żeby nie oglądać meczów, w ogóle wydarzeń sportowych, a można by było to robić przez 7 dni w tygodniu od godziny 8 do godziny 23. Dałoby się spokojnie. Choćby taki tydzień jak teraz końcówka. Poniedziałek z ostatni mecz kolejki, 23. Potem jest wtorek liga mistrzów, liga mistrz. liga mistrzów mhm. czwartek lech, piątek zaczynamy 24. kolejkę <laughs> ekstra klasy, i tak dalej, i tak dalej. Więc a to, to jest tylko piłka. A gdzie, a gdzie tenis na przykład? A gdzie nie wiem, sporty zimowe, gdzie skoki. Weekend jakiś, gala walki. E, na przykład siatkóweczka, koszykóweczka, NBA. E, w ogóle tego nie liczę. W ogóle, w ogóle tego nie liczę. A atletyka, kończy się sezon halowy, zaczyna się sezon za niedługo e, na otwartych stadionach. Nie da się tego wszystkiego przemielić. Nie ma najmniejszej szansy. Poza tym dochodzi, wiesz, mówimy tylko o polskiej, prawda, ekstraklasie Lidze Mistrzów. A gdzie Liga włoska, hiszpańska, angielska e, nie da się. Po prostu się nie da. Ja i tak oglądam, mam wrażenie, dużo meczów. Niektóre nagrywam, niektóre oglądam, nie wiem, niedzielne mecze, potrafię obejrzeć w następny piątek, żeby po prostu być na bieżąco, mniej więcej jako taką. Tak się czasami zdarza. Więc trzeba sobie znaleźć jakąś, no tak, jakąś przestrzeń taką, żeby odpocząć. A gdzie przestrzeń na te resztę rzeczy właśnie. Seriale, no właśnie. filmy, książki, dzieci. podróże, dzieci. dzieci. No, dzieci to już w ogóle, no, to jest wypełniacz jakby całego czasu. No, sam wiesz, to masz. A tak. w jakim wieku masz? Dwa lata. Dwa lata. O, to ja jestem już daleko za to. Bo... No tak, tak, oczywiście. No. <śladanie> tak, już. Moi synowie mają. Jeden będzie miał w tym roku 18 lat, drugi 13 skończy, więc to jest. Idealny wiek pod media społecznościowe. Idealny, tak, tak. <śladanie> I gale freak fightowe. No tak, tak, żebyś wiedział. Natomiast yy, serial. A i to różnie. Yy, seriale. To, Co cię kręci? Jakie seriale? Yy, to powiem, jakie oglądam yy, seriale. Zacząłem teraz, bo z, z, pojawiła się informacja, że w marcu ma się pojawić czwarty sezon i ostatni sukcesji, więc. O. Więc. Yy, Teraz przymierzyłem się do trzeciego sezonu, bo go zaniedbałem. Dwa pierwsze obejrzałem za jednym zamachem, ale ten trzeci sobie czekał, więc to... Hmm, wymieniać jeszcze seriale? Tak wiesz, możesz, bo sukcesja jakby wiadomo jaką jest kategorią. Hmm. Czy, czy masz takie przeskoki, czy raczej idziesz w jednym trendzie? Nie, no różnie, różnie. Jedyną kategorią no. jest to, czy to jest ciekawe, czy to się po prostu dobrze ogląda. Z synem obejrzałem Stranger Things i, i czekamy na piąty sezon z wypiekami na twarzy. Okej, okay, widzisz, że właśnie, ostatnie. bo to jest taki przeskok, nie? Już, no już tak. coś innego. Ja na przykład, to jest coś, co mnie nie, na przykład, nie, już nie kręci. Nie kręci. Nie, nie. Ale sukcesja, ja bardziej lubię te, te mafijne tematy, więc gdzieś tam mafijne takie mafijne. Tematy. Te... Ale i greotron na przykład, no to też no tak, bardzo chętnie tak. połknąłem. Tak, Ale ostatnio Szpieg wśród przyjaciół obejrzeliśmy taki bardzo fajny miniserial mhm. brytyjski. W ogóle y, seriale brytyjskie z przyjemnością Marcella, na przykład, też była grana nie, niedawno. Kruk, e... polskie seriale. Też to oczywiście Kruka obejrzeliśmy też tak z przyjemnością. E... Z polskich seriali jeszcze, czekaj, czekaj, e... Klangor, jeszcze widziałem. Klangor. Też bardzo hmm. dobry serial polski. E... Możemy przejść do, do burmistrz, następnych burmistrz kategorii. z Kingstown, ostatnio też obejrzany. Bardzo dobry, bardzo dobry serial. Co jeszcze? Jakieś następna kategoria, filmy, na przykład, co, co cię kręci? Nie wiem, no, za, za, może, że powiedzmy o jakichś klasykach, albo i o czymś nowym zaoglądałeś, też inspirującym. Bo to w sumie chodzi o to, żeby pokazać gdzieś tam, w których kategoriach ty jesteś, tych filmowych. Hmm. Obejrzałem w Trójkącie ostatnio. Jest to film, który na mnie zrobił niesamowite wrażenie. Naprawdę znakomity. Zresztą jest taki trend, rzeczywiście, taki antybogacki, który się pojawił i ten, ten film w trójkącie taki właśnie jest. Imperium światła, sama Mendeza, ten nowy film też znakomity. Znakomity z Oliwią Coleman. Poruszająca historia, więc to są filmy, które mnie gdzieś tam poruszają, interesują. A coś z klasyki masz takiego co do czego wracasz wiesz co jak jeżdżę na rowerze na przykład w domu na trenerze to lubię sobie włączyć coś co nie obciąża mnie w zupełności tylko co ja patrzę tak <grych> więc Odmurzacze takie troszeczkę troszkę tak chociaż wiesz no powiedzieć o tożsamości Borna i całej no tej nie nie na no serii masz rację, no. Bornem że to jest odmurzacz, to, to byłaby lekka przesada, nie mogę być bluźniercą. A tu przepraszam to przerwę, właśnie masz właśnie. takie odmurzacze, że coś na coś takiego sobie pozwolisz, tak jak Guilty Pleasure? Yy, wiesz co, tak zdarzają mi się I, i filmy i... i Parę dokumenty na, na... A poczekaj, jeszcze jeden serial, takiego, o, koniecznie. No? Babylon Berlin. O tak, znako okay. znakomita rzecz też. Yy, też bardzo, bardzo fajny niemiecki serial. Czy ja mam taki odmóżdżacze? No tak, a to z synem właśnie oglądam. Myślę, że bo oglądamy, wprowadzam go w ten temat. Zresztą wprowadzałem też mojego. Zaczęło się od Stranger Things właśnie, a później mnie pytał mój syn młodszy, Ksawery, pytał mnie, co jeszcze moglibyśmy obejrzeć razem. Więc zaczęliśmy oglądać Rokiego. I przeszliśmy przez wszystkie roki, chyba pięć jest tak, jeśli się nie mylę. Chyba potem tak, już street. teraz ten... później no. jest. Tak? Ale generalnie sprawiło mu to ogromną przyjemność. Dla mnie to też jest taki właśnie rodzaj filmu takiego. dobra. Wiadomo co się wydarzy, jak to się skończy, wszystko jest w porządku. Z przyjemnością sobie to jeszcze raz odtworzyłem. A coś takiego taki... bardzo naprawdę bym powiedział no, płytkiego? Pozwalasz sobie Ale na coś to takiego? Podaj mi, podaj mi przykład czegoś płytkiego. A ja to zaraz skonfrontuję z tym, czy. A wiesz, co, no tak nie Może, może swego rodzaju jakieś paradokumenty, czy jakieś takie show telewizyjne. O nie. Jakieś takie o nie. typu. Szkoda czas. Wiesz, no, no nie chcę już z, 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 zjeżdżać do tych kategorii, bo nie spodziewałbym się po tobie, ale typu jakieś Warsaw Shore, Tropic, te, te, te Island i jak to się tam nazywa. No, no, <laughs> nie. No, no. Okej. Okay. serial, powiem ci tak. Serial, na który trafiłem przypadkowo co może być pewnego rodzaju zaskoczeniem w tych filmach, o których mówiłem, ale no, to nie, nie, nie przypadkowo nie powiem, bo w 2020 roku miałem, miałem COVID-a, zachorowałem to nie niezbyt przyjemny był przebieg tego, te, te, tego wirusa. I bardzo źle się czułem przez bardzo długi czas i jak, jak poczułem się lepiej, to przez przypadek trafiłem trafiłem. Telewizji na Rancho. O! I zacząłem oglądać ranczo. I zacząłem, że było zabawniej, i zacząłem oglądać, uwaga, od piątego sezonu. I obejrzałem piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty, a wiem, że jest dziesięć. I przestałem oglądać. I potem zacząłem oglądać od pierwszego. <laughs> nie wiem dlaczego tak. tak. No, czy te... Spodobał mi się, wprowadza mnie w dobry nastrój, ten serial. E... Nie oglądałem go. Nie rozumiałem fenomenu tego serialu zupełnie, jak o nim ludzie mówili. A tu się nagle okazało, że wow, jakie to jest fajne, jakie to jest ponadczasowe, jakie to jest prawdziwe, jakie to jest zwierciadło naszego społeczeństwa. A to tak z tym światem według kiepskich jest trochę, bo Mati Święcicki też mocno jest tym fascynatem tego i to też tak to, okazuje to tak zakrzywiony tak jest. obraz tak, społeczeństwa tak, naszego tak. życia. I to, jest, to, to się w ogóle fantastycznie w tym się odnajduje, człowiek mhm. oglądając to i śledząc. Więc tak, to jeszcze jest jeden taki... Jeszcze mam, mamy, mamy co, podcasty i książki? Coś w tych kategoriach? Wiesz, co, z podcastami to ze mną, u mnie jest na bakier. Ja, ja słucham książek. Słuchasz książek? Tak, Okej, słucham, słucham, audiobooki. słucham i czytam, tak. Coś, co mógłbyś polecić? Coś, co jest ciekawego, fajnego, w czym się zaczytujesz mocno, wracasz do czegoś? Z audiobooków... No to co, z książek klasycznych co, też pyta. co kto lubi co kto lubi tak ja już jest bardzo zróżnicowaną mam y, swoją półkę y, jeśli chodzi o audiobooki Phila Knighta polecam jego autobiografię y, i Czytałem. To... Fenomenalna, niezwykle inspirująca rzecz. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Zresztą w przypadku audiobooku yy, przeczytana przez Wojciecha Żołądkowicza, którego jak tylko widzę, że coś czyta, to wiem, że to musi być coś dobrego. Mm -hmm. yy... Shantaram to chyba to każdy zna, to też, też przesłuchałem. Tam z kolei Filip Kosior. Ja muszę pochwalić tych lektorów, bo dzięki nim te, te książki są po prostu ciekawe. One są wciągające. Nie sposób się oderwać. Od tych, od tych książek. Co ja jeszcze słuchałem? W... No tak, kryminały też słuchane, mhm. wiadomo. Nezbu. Przerywniki takie, takie można no, powiedzieć. Przez... Jak możesz, no przerywniki? No. Ja to często nazywam coś, co się przyjemnie czyta, leci się przez to jako taki przerywnik no ta... między książkami trudniejszymi. <laughs> Lubię sobie tak przeskakiwać między czymś, co jest. Łatwiejsze do czytania, a przechodzę do trudniejszych. To racja. Idioty ostatnio słuchałem, Dostojewskiego też. To chyba tyle, jeśli chodzi o audiobooki, natomiast dla tego podcastów nie. Na spacer z Trzem, jak wychodzę, to słucham zawsze książki, mhm. a czytam, no, no nie mogę, nie, 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 bo moja moja ukochana mi zaproponowała jakiś czas temu Aga, zaproponowała mi na Nessera. On jest Hokan, przepraszam, mm -hmm. Håkan. No to to jest fenomenalna y, lektura. To jest y, no, facet, który pisze kryminały, które dla mnie nie są do końca kryminałami są. To jest to opowieść kryminalna, ale nie powieść kryminalna. I zaczytuje się y, w, w historiach detektywa, inspektora, przepraszam, inspektora Barbarottiego. Jest to, jeśli ktoś szuka rzeczywiście historii ludzi czasami wykonujących, znaczy dokonujących zupełnie przypadkowo zabronionego czynu, no to to jest, to to jest to. To nie jest kryminał w pełnym tego słowa znaczeniu. Tam jest historia oczywiście, jest zagadka, trzeba ją rozwikłać, ale to są rzeczy, którymi teraz się... Zaczytuję no z przerwą taką na bardzo dołującą, ale też potrzebną, istotną książkę. Przeczytałem kilka dni temu Wojciecha Tochmana. Pianie kogutów, płacz psów, chyba się nazywa ta książka. To jest o, o Kambodży, o, o tym, co się dzieje teraz w Kambodży. Więc to też taka mocna lektura. To są takie rzeczy, które. Lubię płodozmian. Nie lubię czytać jeden po drugim yy, Kryminałów, tylko też staram się zmieniać tematykę. Przed wejściem filmu y, na Zachodzie bez zmian, też Remarka chciałem przeczytać, żeby wiedzieć, jak wygląda, yy, jak wygląda książka. Jest bardzo przejmująca. Do filmu jeszcze nie usiadłem. To, to ja też mam podobnie, że staram się przeskakiwać te, tematyką. Yy. Mam jeszcze to pytanko sportowe, więc, więc je zapytam, bo no przyjemnie się nam rozmawia. Po odejściu Michniewicza następstwo. A więc jednak. Następstwo więc Santosza więc... jest takim dla ciebie wyborem naturalnym. Mam na myśli, że selekcjoner zagraniczny to była najlepsza opcja dla naszej reprezentacji. Tak, tak, myślałem, że. Tak mi się wydaje, że to jest. Yy... Wydaje mi się, że tak, że tener z zagranicy spełnia warunki, które przed nim postawiono, czyli oczyszczenia trochę atmosfery, złagodzenia tego, tej krytyki, również, która była wymierzona w poprzedniego selekcjonera. Ktoś totalnie z zewnątrz, który może odciąć jednym ruchem, w zasadzie odciąć to, co było kiedyś. Niesamowity, no, wielki autorytet trenerski. Z pytaniem, mam nadzieję, że będzie okazja Tenerowi zadać to pytanie, bo ufam, że uda nam się umówić na rozmowę. Co go tak naprawdę kręci w pracy z reprezentacją Polski? No to jest człowiek z sukcesami, człowiek można powiedzieć spełniony. To co dla niego jest wyzwaniem, jeśli chodzi o pracę z reprezentacją? Bo my na imprezy to już awansujemy, tak? No na Mistrzostwa Europy nie sądzę, żebyśmy się nie dostali, więc ten Pozostaje pytanie cały otwarte, co on będzie chciał osiągnąć z reprezentacją Polski, co on uzna za sukces tej reprezentacji. Samo wygrywanie? Wygrywaliśmy no, w tej grupie z Wyspami Owczymi. Będziemy się szamotać? Nie sądzę. To mnie ciekawi, ale sam wybór uważam za, za dobry, obiecujący, dający nadzieję na to, że pewne sprawy będą uporządkowane. Liczę też na to, że ktoś z takim nazwiskiem, z, takimi, z takim doświadczeniem będzie potrafił umiejętnie wprowadzić do kadry nowe pokolenie, które jest konieczne, jest niezbędne, bo, bo pokolenie starsze powoli będzie się z tą reprezentacją żegnać. Więc przed Santoszem ogromne wyzwanie trenerskie, selekcjonerskie, ogromne. Pamiętam, kiedy z, z poprzednikiem. Portugalskim rozmawiałem, to, to pamiętam, że on. Kiedy to było? A, już no, wiem. Przed, przed losowaniem, chyba mm, rywali w barażach o Mistrzostwa e, Świata. Kiedy rozmawialiśmy, to powiedział Pablo Souza, że mm, on popełnił błąd w tym, że chciał patrzeć na reprezentację polskiej na, na jej rozwój. Biorąc pod uwagę przyszłość, daleką przyszłość, a powinien skupić się na tu i teraz. Jestem ciekaw, czy Santos będzie się skupiał na tu i teraz, czy będzie myślał o tu i teraz i o tym, co się będzie działo w przyszłości. To jest dla mnie yy, ciekawe. Mam wrażenie, że ktoś taki raczej będzie koncentrował się na tym, co tu i teraz. Czyli gramy teraz Czechami, Albanią, a potem zobaczymy. Mhm. To czekamy na ten wywiad z niecierpliwością. Zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję. Czy jeszcze jakąś książkę napiszesz? Hmm, może, może, tak, może tak, może tak się zdarzyć. Ale jest to już w planach, o których nie chcesz mówić? czy jest, jest to nie, bardziej jest... na zasadzie może się wydarzy, nie, ale nie, nie, nie jest, musi. Nie, no w, y, mam obietnicę taką, nie na piśmie, ale obietnicę od dwóch osób, że. Sportowiec. Że jeszcze tak, że jeszcze usiądziemy i napiszemy, czekam. Na tym to też polega, że się czeka. Y, czy pojawi się odpowiednia energia, czy pojawi się ochota, wola, czas, żeby taką książkę napisać, ale chciałbym jeszcze jedną taką książkę z, no, z, z bardzo barwną postacią napisać. Mam takie wrażenie, no, że to jest, to jest taka fajna podróż. To jest taka fajna podróż w przeszłość, w której ty jesteś słuchaczem i możesz sobie po prostu pozwolić na to, żeby usiąść wygodnie. Posłuchać ciekawej historii, oczywiście ją zweryfikować, wiadomo, ale oddać komuś głos i po prostu potem to wszystko spisać, to jest bardzo przyjemne zajęcie. Domyślam się. Ostatnie pytanie, już ostatnie. Poważę, ostatnie. Pozażę? Tak. No dobrze, I tak długo rozmawiamy. Długo. Mm? Ulubione słowo? Moje? Mhm. Matko, jedyna, nie mam takiego słowa. A masz wypisane? Nie. Nie, nie mam. Nie mam takiego słowa ulubionego. Nie. Rzadko o to pytałem, ale ciągle z... zapominam o to zapytać, bo nie ma nigdy czasu. Ale zastanawiam się, czy, czy masz coś takiego? Nie mam ulubionego słowa. A które nadużywasz? Właśnie się zastanawiam, ale ja kiedyś zadawałem takie pytania też w takim kwestiariuszu, prosta chyba. E... Słowa, których nadużywam. Wiesz, że chyba nie? Nie masz. Nie mam takiego słowa. Często pada przekleństwo w odpowiedziach, bo. Ależ się ja nie przeklinam. Nigdy nie słyszałem. O, to jest dobre. Nigdy nie słyszałeś. <głos> <głos> yeah. Dobra, Jacku, no to nie będę wyciągał już tutaj na siłę jakiegoś słowa, Ale nie, chyba nie na siłę. Miło się rozmawiało, bardzo dziękuję. Mi również się bardzo miło rozmawiało, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas, że powiedziałeś troszeczkę kulis swojej pracy, warsztatu no i tej rozmowy słynnej. Hmm. Może Powiedz... to też rzuci coś nowego. Generalnie o to chciałeś głównie zapytać? Nie, 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 nie. Wiesz, staram się nie pytać. To a propos właśnie... Przygotowanie się do wywiadów. Mhm. Według mnie najtrudniej przygotować się do osoby, która udzieliła ostatnio pięciu, sześciu wywiadów i to, co ty powiedziałeś, że może udzielić odpowiedzi, tak jak już mówiłem w poprzednim wywiadzie, bo naprawdę no. Ale lubię zadać pytanie, o które już ktoś pytał, ale w taki sposób, żeby spróbować wyciągnąć coś jeszcze z tego, mhm. wycisnąć gdzieś tam. Czuję, że tam coś jeszcze może być. Ale nie, starałem się dzisiaj to zrobić tak, żeby ewentualnie zostawić to na koniec, albo zadać to w zupełnie. Innym kontekście. Także mam nadzieję, że nie było to dla ciebie trudne. Dzięki za kawę. Bardzo za dziękuję. Nie wypiję, ale wypiję teraz. To sobie wypij Jeszcze. Dziękuję wam za oglądanie. Oczywiście zachęcam do oglądania innych wywiadów. Zachęcam was do aktywności na tym kanale, do komentowania, odwiedzania mediów społecznościowych. Jest też możliwość skorzystania z promocji Kanal Plus, więc też polecam. Link jest w opisie. I jeżeli chodzi o Ciebie, Jacku, to czy Ty chcesz do czegoś zachęcić? Daję Ci jeszcze na na kamerę. Zaskoczyłem Cię, co? Żebyś wiedział, tak się ładnie pożegnałeś. Tak, tak. Nie, ch chyba nie, no. Gdzie Cię oglądać, to, to wiemy, prawda? To czy masz coś takiego osobistego? Gdzie cię oglądać, też wszyscy wiedzą już, tak. że w internecie. Tak, powodzenia tak się o, bardzo powodzenia dziękuję, Ci się bardzo życzę. Bardzo dziękuję. Na nowej drodze, bo wiem, że się zmieniacie. Ty się zmieniasz, profil się zmienia. Próbuję robić troszeczkę więcej. Format i... się zmienia. To powodzenia. Bardzo dziękuję. To jeszcze raz żegnamy się i do zobaczenia przy okazji kolejnych wywiadów. Cześć.